problem ze śmieciami. Taki regulamin my jesteśmy gotowi przyjąć przez Radę Miasta. Nic o nas bez nas. Została między innymi zmodyfikowana poprawka do zmian w statucie Związku Komunalnego. Umowa z Lublinem. Nowe boisko przy ulicy Parkowej. Zaginiona staruszka. Poszukiwaliśmy jej do późnych godzin nocnych. Narkotesty w szkołach. Patrycja Kobyłka, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Były już podwyżki opłat za śmieci w domkach jednorodzinnych, szykują się w blokach. Odpady nie są odbierane, a śmietniki przypominają mini wysypiska. Związek nie wywiązał się z zadań, jakie przekazała mu Rada Miasta w 2013 roku. Tych kilka zdań to nie kolejne głosy rozgoryczonych mieszkańców Lubartowa, a argumentacja radnych z Klubu Wspólny Lubartów, którzy złożyli uchwałę o wystąpienie ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Ci sami radni znaleźli także sposób na uratowanie szwajcarskiej dotacji na budowę sortowni. Klub Radnych Wspólny Lubartów konsekwentnie przeciwstawia się polityce śmieciowej, jaka jest realizowana na terenie Lubartowa przez związek. Przypomnijmy, że przewodniczącym śmieciowego tworu jest burmistrz Janusz Bodziacki, zaś szefem zarządu Radosław Szumiec. Radni wielokrotnie wskazywali na błędne decyzje podejmowane przez związek. Jedną z nich była 100% podwyżka opłat za śmieci. Ewa Grabek, Grzegorz Gregorowicz, Grzegorz Jaworski, Maria Kozak, Grażyna Meksuła, Wojciech Osiecki, Jacek Tchórz i Jacek Tomasiak jako jedyny klub w Lubartowie nie bali się zorganizować spotkania z mieszkańcami, na którym oficjalnie wskazali na błędy związku. Przypomnijmy, że zebranie zakłócili radni wspierający burmistrza, którzy ani przed, ani po spotkaniu zorganizowanym przez Wspólny Lubartów, mimo że obiecano to mieszkańcom, nie zorganizowali własnego zebrania. Przypomnijmy fragment tego, co działo się w maju. Celem naszego spotkania, jak Państwo wiecie, na pewno każdy dostał zawiadomienia ze Związku Gmin Komunalnych o 100% podwyżkach za odpady komunalne w naszych domkach jednorodzinnych, bo to głównie w tej chwili o te domki chodzi. To spotkanie ma na celu przedstawienie naszego punktu widzenia w tej sprawie i ewentualnych rozwiązań. Dodatkowo rozdamy Państwu broszury, na których można się podpisywać odnośnie, tu i tutaj to jest nasze zdanie, wystąpienia ze Związku Gmin Komunalnych, a to spotkanie ma Państwu uzmysłowienie, dlaczego my chcemy to zrobić. Po otwarciu zebrania przez przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa zaprezentowany został krótki materiał filmowy. Spotkanie starali się zakłócić radni powiązani z burmistrzem Januszem Bodziackim. Ja przepraszam pana najmocniej. O zapytanie się publiczności, czy do mikrofonu można mówić. Byście to tak ustawili. Proszę pana, ja przepraszam pana mocniej. Jeżeli pan chce zorganizować spotkanie, to proszę zorganizować we własnym zakresie. Proszę. Proszę nie podnosić głosu. Nikt tu na pana nie podnosi głosu i też chcielibyśmy, żeby nikt na nas nie podnosił głosu. Zapraszam państwa, tutaj jeszcze są wolne miejsca, żeby siąść. Czy jeszcze? Proszę Państwa, tak to bywa, że jak są takie spotkania i przekazuje się informacje, które są niewygodne dla pewnych środowisk, to ktoś stara się je zakłócić. Ja prosiłbym, żebyśmy sami uspokajali się nawzajem i żebyśmy pozwolili powiedzieć, jak z tej sytuacji wybrnąć, bo my jako klub taki pomysł mamy. Więc prosiłbym, proszę Państwa, teraz... Proszę Państwa, pani Grażyna zbiera podpisy. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Ja chciałbym uporządkować pewną rzecz. Pan radny Siwek jest radnym Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli pan radny Siwek będzie chciał zrobić spotkanie z mieszkańcami, to podejrzewam, że roześle ulotki, zrobi z nimi spotkanie i się z nimi spotka. Prosiłbym, żebyśmy się... Ale chcielibyśmy, proszę państwa, państwu powiedzieć o naszych pomysłach. Proszę państwa. Tak. Proszę Państwa, to może przejdźmy teraz do konkretów i powiedzmy, jakie mamy propozycje w związku z tym, żeby opłaty mogły być niższe, bo chyba po to się spotkaliśmy, a nie po to, żeby się przekrzykiwać z naszymi kolegami radnymi. Nie jesteśmy na sesji Rady Miasta, tylko jesteśmy na zebraniu
które zostało zorganizowane przez Klub Wspólny Lubartów. Tu kolega, mój radny, który szkoda, że nie jest tak aktywny na sesji, ale na to liczę, że będzie, pokazuje mi, że sam podpisałem ten projekt, proszę Państwa, naszego klubu na 12 zł. Mówię tak, ale proszę Państwa, myśmy ten projekt złożyli łącznie z projektem zmiany w budżecie, żeby 800 tysięcy dołożyć do wszystkich mieszkańców Lubartowa, żeby płacili od komina po 6 zł. To nie przeszło dzięki właśnie głosowaniu tego radnego. W związku z tym takie gadki są nieudolne, są proszę Państwa, kwestią czy próbą zawracania wody w wieprzu. Kończąc, powiem tak, namawiam Was, nie bójcie się, ludzie odpowiedzialni mówią tak, do których mam nadzieję się zaliczam. Wystąpmy ze związku, nie budujmy tej sortowni, płaćmy znacznie mniej za śmiecie i jeszcze wyjdziemy na swoje. Na to głęboko liczę. Dziękuję. Proszę Państwa, natomiast ważną rzeczą jest jeszcze jedna, bo faktycznie dobrze, że poradny Gregorowicz zwrócił uwagę, że jeszcze raz to podkreślę. Za tym, żeby dofinansować śmieci z budżetu miasta, żeby Państwa nie dotknęła ta podwyżka, głosował nasz klub. Ci radni, którzy dzisiaj krzyczą na tej sali i starają się nam zakłócić nasze zebranie, które zrobiliśmy, oni głosowali przeciwko przesunięciu tej kwoty. Wszyscy, którzy krzyczą i nam starają się zakłócić to zebranie. Osoba, która oprócz radnych starała się zakłócić spotkanie, to Robert Marciniak, który jest gorącym zwolennikiem burmistrza. Po podpisach, jakie pokazali radni, zareagowali sami mieszkańcy domków, którzy uciszyli krzykaczy. Dziękujemy za te brawa. Proszę Państwa, więc Państwo chcieli, żeby przerwać te wypowiedzi. Oprócz gorszących scen, jakie zafundowali na spotkaniu radni wspierający Bodziackiego, mieszkańcy mogli także obejrzeć film oraz zapoznać się z pomysłem Klubu Wspólny Lubartów na obniżenie opłat za śmieci. Proszę nie wysłuchać. Dlaczego pan wypowiada się za nas, ludzi mieszkańców? Jakim prawem? Ale jakim prawem? Kogo pan wysłał na ulicę czy gdzieś, żeby nas ktoś zapytał, że my decydujemy z pana czego? Jakim prawem? Jak ja jestem sama. Płaciliśmy za pojemnik, płaciliśmy za pojemnik. Zobaczcie, jakie są konsultacje. Proszę pana, my sobie byśmy wysłuchali. Nie, dlaczego byście wsadzili z nosa, jak nam gospodarka wywoziła, płaciliśmy, wystawiłam, płaciłam. Nie wystawiamy. Teraz będzie głosowanie, trzeba odwołać. Spółki wam się chciało, bo dochodów do drugich, no niestety. Niestety, proszę pana, my mamy skromne renty, a wy macie stołki gównem smarowane i duże powody. No prezes właśnie ma najmniejszy. Prezes ma najmniejszy. A to jak se za uczciwie ale zarobił, to dobrze. Ale bierzcie uczciwie trochę na. Nie szarżujcie. Nie szarżujcie. Demokracja jest. Ale za mnie nikt się nie wypowiada. Panie, chyba pan to. Czy argumenty Wspólnego Lubartowa trafiły do pana? Raczej tak. Jestem pozytywnie ustosunkowany do tego, co tu słyszałem. No, te próby trzeba podjąć. No. Czyli pan byłby za wyjściem ze związku? Tak, raczej tak. Na spotkanie, jakie zorganizowali radni z klubu Wspólny Lubartów, przyszło kilkaset osób. Podkreślić należy, że tylko radni Wspólnego Lubartowa, a więc 8 osób w 21-osobowej radzie, zorganizowało omawiane spotkanie. Ani przed wyborami, ani po wyborach. Czy to radni PiS, czy też niezrzeszeni, nie dość, że nie zorganizowali żadnych konsultacji, to nie raczyli nawet poinformować swoich potencjalnych wyborców o tym, co stanie się z cenami za śmieci, jak tylko zostaną wybrani. Ci sami radni głosowali także przeciw poprawkom do budżetu, dzięki którym śmieci byłyby o połowę tańsze. Ci sami radni przybyli jednak na spotkanie, którego nie zorganizowali i starali się je zakłócić. Na szczęście zareagowali mieszkańcy, którzy nie dopuścili do awantury. Radni Wspólnego Lubartowa wywiązali się z obietnic złożonych zarówno w kampanii wyborczej, jak i na zebraniu i w zeszłym tygodniu przedłożyli dwie uchwały. O tym, o czym one mówią, poinformowali na specjalnie zwołanej konferencji w ostatnią niedzielę. Zwołaliśmy dzisiaj konferencję prasową w związku z dwiema inicjatywami uchwałodawczymi, jakie przedłożyliśmy jako radni. Jak Państwo widzicie, jesteśmy klubem na dzisiejszej konferencji prasowej. Chciałem przedstawić najpierw naszego kandydata na burmistrza, pana Krzysztofa Paśnika, który w ostatnich wyborach reprezentował nasz klub. Jest z nami również pan Grzegorz Gregorowicz,
pan Grzegorz Jaworski, pani Maria Kozak, pani Grażyna Meksoła, pan Wojciech Osiecki, pan Jacek Tchórz, no i jestem ja jako Jacek Tomasiak. Nie ma dzisiaj z nami naszego ósmego członka klubu. Jest poza granicami państwa, więc nie mogła fizycznie z nami być, jak i również, jak państwo zwrócą uwagę, uchwała została złożona w miniony piątek do Urzędu Miasta. Również nie była w stanie podpisać tego wniosku uchwałodawczego, natomiast oczywiście wspiera tą inicjatywę, tak jak cały nasz klub. Proszę państwa, jak państwo widzicie, otrzymali dokumenty, to są dwie inicjatywy uchwałodawcze, jedna po drugiej. Chcemy, aby zostały one poddane pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta. Są to inicjatywy związane, pierwsza, z wystąpieniem gminy Miasto Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Za chwilę odniesiemy się nieco szerzej do uzasadnienia, jak i również druga inicjatywa, która jest inicjatywą również uchwałodawczą w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa zakładu zagospodarowania odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, gmina Lubartów. Dlaczego te dwie uchwały? Dlaczego jednocześnie? Bowiem często padają różnego rodzaju zarzuty, że wyjście ze Związku Komunalnego wiązałoby się ze zwrotem środków dla funduszy szwajcarskich, że jest to utrudnienie. My wskazujemy właśnie poprzez nasze dwie inicjatywy jednocześnie połączone, że jest możliwe opuszczenie związku, a jednocześnie możliwe jest współfinansowanie przedsięwzięcia w postaci Zakładu Zagospodarowania Odpadów, więc mowy o utracie jakichkolwiek środków pozyskanych z zewnątrz być nie może. O szczegółach naszych decyzji poinformujemy wspólnie. Najpierw poproszę, ponieważ każdy z radnych prosił o to, żeby mógł zabrać głos, poprosimy, aha, jeszcze przy okazji jedna informacja dla mediów, bo to jest również istotne. Nastąpiły zmiany w naszym klubie. Nową przewodniczącą klubu została pani Grażyna Meksuła, pan Jacek zastąpiła pana Jacka Tchórza, także dziękujemy panu Jackowi za przewodniczenie przez prawie rok naszemu klubowi. Pani Grażynie życzymy dalszego owocnego przewodniczenia naszemu klubowi i przejdziemy teraz do uzasadnienia tego, co przygotowaliśmy. Więc poprosiłbym najpierw pana Jacka Tchórza. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, w najbliższych tygodniach związek planuje ogłosić przetargi na wywóz zanieczyszczeń. Jest to informacja dość niebezpieczna i obawiam się w wyniku tych przetargów. Chodzi mi tu o cenę za śmieci, jakie będziemy płacili. Czemu się tego obawiam? No, wystarczy spojrzeć, co się wydarzyło przy przetargach na wywóz nieczystości, zanieczyszczeń z domków jednorodzinnych i z gminy Lubartów. W gminie Lubartów podwyżka 35%, a w domkach jednorodzinnych aż o 100%. Pamiętajmy, że te nowe ceny będą obowiązywały już od 1 stycznia, czyli już bardzo niedługo. Dlatego uważamy, że należy wystąpić ze związku, żeby mieć nadzór, żeby mieć jakiś tam wpływ jako rada na te przetargi i w razie czego no, móc jeszcze nawet dofinansować ewentualne, zniwelować ewentualne podwyżki poprzez jakieś tam dotacje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu Jackowi. Następnie pan Grzegorz Jaworski, proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, miasto Lublin, które nie weszło do związku, ma większe prawa i ma większe możliwości kontrolowania budowy zakładów zagospodarowania odpadów niż Rada Miasta Lubartów. Przy jakichkolwiek uchybieniach, jakichkolwiek problemach przy budowie tego zakładu w każdej chwili może zerwać umowę i nie kontynuować tej współpracy. My proponujemy, żeby miasto Lubartów zrobiło to samo co Lublin. Podpisało umowę i przy jakichś problemach, przy jakichś takich większych uchybieniach w tej budowie po prostu zerwać taką umowę i wtedy zażądać zwrotu pieniędzy. Uważamy, że to będzie dobre rozwiązanie, że wtedy nie będziemy mieli problemu z tym, czy zakład jest rentowny, czy jest nierentowny,
nie będziemy musieli tego zakładu utrzymywać i się o to martwić. Żeby to wykonać, trzeba zrobić jedną rzecz. Trzeba poprzeć dwie uchwały, które proponuje właśnie nasz komitet wspólny Lubartów. I to będą dwie uchwały. Właśnie pierwszą uchwałą to będzie wystąpienie gminy miasto Lubartów ze związku, a druga uchwała by była to uchwała o pomocy w udzieleniu pomocy finansowej na rzecz budowy zakładu zagospodarowania odpadów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu Grzegorzowi. Poprosimy teraz lewą stronę stołu również o zabranie głosu. Na początku poproszę panią Grażynę Meksułę, przewodniczącą naszego klubu. Dziękuję bardzo. Witam państwa wszystkich. Od lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system odbioru odpadów. To wówczas zmienione zostały przepisy i to także wówczas w Lubartowie tak naprawdę zapanował chaos. Mimo że od tamtego momentu minęły już ponad 2 lata, to system wciąż nie działa tak, jak powinien. Oprócz wspomnianych podwyżek w Lubartowie panuje bałagan. Przewoźnicy nie wywiązują się z obowiązku wywozu odpadów, szczególnie ze spółdzielczych śmietników. Zdarza się, że odpad, na przykład gruz, nie jest odbierany nawet 3, a nawet przez 4 tygodnie. Przewoźnicy mieszają odpady. Co nam się najbardziej nie podoba? Nie podoba nam się to, że związek, który powinien nadzorować przewoźników oraz pilnować harmonogramu odpadów, nie robi nic. Przed wejściem w życie ustawy śmieci były zawsze odbierane na czas, a w śmietnikach panował ład i porządek. Należy zatem wyjść ze związku, przygotować porządny regulamin utrzymania czystości i porządku w Lubartowie i egzekwować to, za co zapłacą mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprosimy panią Marię Kozak. Dzień dobry państwu. Ja integruję się z argumentami moich poprzedników. Uważam, że zostali skrzywdzeni mieszkańcy domków jednorodzinnych. Rzadko się zdarza, żeby cena usług, towarów wzrastała, prawda, od razu o 100%. W tym przypadku tak się stało. To nie służy integracji społeczeństwa lubartowskiego, a raczej dezintegracji. Kiedy po prostu związek miał działać w imieniu Rady Miasta, kiedy radni przekazali kompetencje związkowi, obiecywano, że będą przeprowadzane konsultacje. W tym przypadku takich konsultacji nie było, natomiast ceny od razu poszły w górę, jeszcze raz podkreślam, o 100%. Przeciwni podwyżkom, właściwie było dwie osoby przeciwne podwyżkom, to jest pan Gregorowicz i pan Tomasiak. W związku zasiada 15 przedstawicieli, czyli jeszcze 6 osób zabrakło, żeby po prostu ta uchwała o podwyżkach w domkach jednorodzinnych nie przeszła. No cóż, każde gminy dbają po prostu o własny interes, o swoje sprawy. Dlatego uważam, że żeby nie było takich niespodzianek, to po prostu należy wyjść ze związku i przywrócić po prostu, oddać w ręce radnych kompetencje, jakie były dotychczas. Dziękuję. Proszę państwa, jeszcze 3 osoby zostały do zabrania głosu, natomiast ja i pan Gregorowicz jesteśmy bezpośrednio przedstawicielami w związku, więc pozwolimy sobie głos zabrać na końcu. Poprosimy teraz pana Krzysztofa Paśnika, żeby również zabrał głos w sprawie tego, co zrealizują radni, którzy wspierali pana Krzysztofa w ostatnich wyborach. Proszę bardzo. Witam państwa serdecznie. Szanowni państwo, podczas wyborów samorządowych, które były rok temu, przeszło rok temu, prawie rok temu, nasz komitet, czyli wspólny Lubartów, chciał, żeby dla dobra mieszkańców, dla miasta Lubartowa, żeby dopłaty były za odbiór czystości stałych, żeby były niższe. Cieszę się bardzo, że nasi radni w Radzie Miasta obecnej kadencji pod przewodnictwem pana przewodniczącego Jacka Tomasiaka dalej podtrzymują takie działania, jakie były w naszym programie wyborczym. Nie możemy zapominać o naszych obietnicach, a w obecnej chwili wydaje mi się, że niektórzy zapomnieli to, co obiecywali podczas kampanii wyborczej.
Szanowni Państwo, uchwała o wystąpieniu związku jest dobrym rozwiązaniem. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji to nasi radni jako jedyni nie głosowali za oddaniem kompetencji związkowi, czyli chcieli, aby to radni miasta Lubartowa decydowali o tym, jak będzie wyglądała gospodarka śmieciowa, ceny przede wszystkim zanieczystości sami, tak? Natomiast przypomnę dla tych, którzy nie pamiętają, że to radni wspólnego Lubartowa zebrali się na osiedlu Kopernika, przeprowadzili bardzo dużą, o szerokim zakresie akcję informacyjną i zorganizowali spotkanie z mieszkańcami miasta Lubartowa, czyli z tymi osobami, których najbardziej dotyczy to, ile będziemy płacili za te śmiecie. To oni płacą za te śmiecie. Podczas tego spotkania działy się sceny dantejskie, próbowano nam zaburzyć to spotkanie, próbowano pomniejszyć wartość tego spotkania, a jak Państwo pamiętają, na tym spotkaniu padło bardzo dużo ciekawych słów, bardzo dużo, wszyscy mówili dookoła, szczególnie przeciwnicy, ale nikt nie postawił konkretnych zadań, konkretnych spraw i dla dobra mieszkańców miasta Lubartowa. Nikt potem, tak jak obiecywano, nie zwołał spotkania, tak jak wspólny Lubartów, ani miasto Lubartów, ani pan burmistrz, ani co więcej, ten organ, który został powołany do tego, aby to robić, czyli związek, obiecywał. My jako wspólny Lubartów, bo też czuję się częścią tej grupy wspaniałych radnych, konkretnie obiecaliśmy, że złożymy uchwałę o wystąpieniu ze związku i to właśnie dzisiaj czynimy. Szanowni Państwo, jednocześnie na przekór wszystkim osobom, które źle nam życzą, mamy też propozycję, rozwiązanie dla naszych mieszkańców, aby te kwoty, te ceny, które oni będą płacili za nieczystości, za odbiór nieczystości stałych, były niższe. Otóż jest to projekt naszej drugiej uchwały, która zapewni naszemu miastu to, co uzyskał Lublin. Nic więcej. My chcemy również mieć to samo, co ma w związku miasto Lublin, czyli tanie śmieci przy minimalnych nakładach. Dziękuję Państwu. Przepraszam najmocniej pana Wojtka Osieckiego, naszego radnego, bo jeszcze się nie wypowiedział. Natomiast jest nas wielu radnych i prosiłbym również pana Wojtka Osieckiego, który również inicjował tamto spotkanie na osiedlu Kopernika razem z nami, o zabranie w tym momencie głosu. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym się tu też połączyć ze słowami moich przedmówców i poprzeć ich w tym, co mówili. Ja chciałem zająć się dwoma aspektami związku. Dlaczego Klub Wspólny Lubartów tak usilnie dąży do tego, żeby wystąpić z tego związku? Jako że jestem radnym w okręgu, gdzie nie ma domków wielorodzinnych, tylko to jest 100% domki jednorodzinne, domki jednorodzinne stanęły ostatnio przed faktem dokonanym podwyżki o 100%. Przychodzą do mnie mieszkańcy i mówią, jak to jest możliwe, żeby dzisiaj z dnia na dzień zrobić podwyżkę, żeby tak kalkulować koszty, żeby zrobić tą podwyżkę o 100%. Ano, Klub Wspólny Lubartów nie chce nic na siłę. Tutaj te dwie uchwały, które przedstawiamy, to jest, wydaje mi się, taki złoty środek, nie wydaje mi się, wiem, że to jest taki złoty środek pomiędzy tymi zdaniami w mieście, którzy mówią, trzeba budować sortownię, a odpowiedzialnością miasta za koszty tej sortowni. Nie możemy dopuścić do tego, żeby Lubartów ponosił koszty za śmieci lubelskie lub innych gmin. I teraz wszyscy nas zapewniają, że w związku jest wszystko dobrze, że koszty są kalkulowane. Tylko dlaczego tak się stało, że niespełna rok czasu odpady w związku zostały wożone, po 6 zł opłata zbierana od mieszkańców, a związek mówił, że to są koszty niewystarczające, że te koszty to są 12 zł. Pytam się, dlaczego związek najpierw zrobił podwyżkę śmieci, ustalił cenę od mieszkańca, jaką będą zbierali składkę, a następnie ogłosił przetarg.
na wywóz odpadów. Związek powiedział przedsiębiorcom, którzy stanęli do przetargu, o cenie, jaką mogą zaproponować za wykonywane usługi. Następną sprawą, gdzie niejednokrotnie była poruszana na sesji Rady Miasta, to jest brak regulaminu odnośnie wywozu nieczystości z firm lubartowskich. Takiego regulaminu, z tego co mi wiadomo, to praktycznie nie ma, jeżeli jest to jego tylko zarys. I teraz mamy taką sytuację, że właściciele firm, którzy mieszkają, zarówno tutaj spółdzielnia i wspólnoty poradziły sobie tym, że zainstalowały monitoringi przy śmietnikach, gdzie osoby wyrzucają śmieci. I oni w pewnym stopniu mają ten problem rozwiązany, z tym, że domki jednorodzinne i firmy w nich istniejące, ja sam jestem zresztą przedsiębiorcą i chciałbym, żeby to było wyjaśnione. Ja jestem akurat małym przedsiębiorcą, nie generującym dużej ilości śmieci. Dlaczego nikt nie ustali sytuacji takiej, że mały przedsiębiorca, który tych dużo śmieci nie generuje, nie może ich zawieźć na PSZOK, zostaną spisywane, czy na koniec miesiąca faktura, czy ewentualnie od razu opłata. Zamknęło się drogę tym małym przedsiębiorcom na legalne pozbywanie się śmieci, a duzi przedsiębiorcy, z tego co wiem, często kombinują, często nie mają tych umów podpisanych lub mają bardzo niskie ilości tych śmieci podpisane. I są sytuacje takie, że część na pewno tych śmieci, ja nie mówię, że wszyscy są tutaj nieuczciwi, ale część tych śmieci z tych firm lubartowskich trafia do sektora domków jednorodzinnych, przez co ilości śmieci, które przypadają na jednego mieszkańca. Więc nikt mi nie powie, że przez taki okres funkcjonowania związku nie można było ustalić takiego i wyjaśnić tej sytuacji i ustalić takiego regulaminu, który wprowadziłby sposób kontroli nad tymi firmami, bo w tej chwili nie ma żadnej kontroli. Ja pytałem niejednokrotnie, nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie sprawdza. Także związek funkcjonuje nieprawidłowo. I nie mamy pewności, że dalej będąc w tym związku, przeprowadzając taką inwestycję, nie będziemy do tej inwestycji dokładać jako miasto Lubartów. Dziękuję Państwu bardzo. Wyjątkowo obszerne uzasadnienia przedłożyli radni Gregorowicz i Tomasiak. W tym momencie zaprezentujemy tylko fragmenty ich wypowiedzi, a na pełną relację z konferencji zapraszamy do dzisiejszego programu Raport. Poprosimy teraz pana Grzegorza Gregorowicza, który razem ze mną jest przedstawicielem w związku. Mieliśmy okazję przyglądać się temu przez blisko rok, co się tam działo. Myślę, że pan Grzegorz również kilkoma ciekawymi uwagami z państwem się podzieli. Proszę bardzo. Witam państwa, witam czytelników i słuchaczy. Moi drodzy, jestem zwolennikiem wyjścia naszego miasta ze związku śmieciowego z prostego powodu. Twierdzę, że jakby stopień kompromitacji, jaki ten związek dokonuje w sferze publicznej, jest już tak duży i osiągnął taką skalę, że nie możemy żerować dalej efektów jego pracy. Nie mam wątpliwości, że rezultaty będą kompromitujące, że stawki, które będą musieli ponosić mieszkańcy naszej gminy, będą tak duże i koszty funkcjonowania tego związku tak spore, że położy to się cieniem na zaufanie opinii publicznej do tego związku i do innych organów samorządu terytorialnego Lubartowa. Dodam jeszcze, że od początku, sprzed kilku lat byłem członkiem nielicznym komitetu, który nie zgadzał się na lokalizację sortowni na ulicy Lipowej. Dzięki Bogu, a potem wsparciu większości mieszkańców naszego miasta, udało się tę lokalizację odsunąć z granic naszego miasta, ale nawet w najczarniejszych snach nie spodziewałem się, że skrzecząca rzeczywistość będzie gorsza od najbardziej ponurej fikcji. Otóż okazuje się, że w wyniku błędów, zarówno w charakterze technicznym, ekonomicznym, jak i zwykłym logistycznym, ta inwestycja obarczona jest takimi błędami, które pod znakiem zapytania stawiają nasz udział przy jego realizacji i przy w ogóle uczestnictwie w sortowni. Proszę zauważyć, że tenże inwestor, który wyłożył 10 milionów, czyli 1/5 kosztów inwestycji, około 20%, zagwarantował sobie umową wewnętrzną zdolność przerobową tej sortowni na poziomie około 71%. Proszę zauważyć, ktoś wykłada 20% środków i gwarantuje sobie przerób 71% jakby procent. No przecież coś tu jest nie tak.
Mam pytanie, dlaczego 5 gmin z naszego powiatu na 12 ma gwarantować i sprawność, i poprawność gospodarki śmieciowej na tak dużą skalę? No, dlaczego my w imieniu 5 gmin mamy gwarantować, że tak gospodarka śmieciowa się nie zawali? To tylko dowodzi, że władze odpowiedzialne za umasowienie tej gospodarki śmieciowej, za zachęcenie innych samorządów lokalnych do tego, żeby się przyłączyć do tej koncepcji, no nie zdały egzaminu. No proszę Państwa, nie widzę powodu, dlaczego Lubartów, gmina Lubartów, Serniki, Ostrówek i Ostrów, żeby w imieniu 12 gmin gwarantowały dla dużego miasta wojewódzkiego przerób ich śmieci. Zwłaszcza, że proszę zauważyć, że to my jako członkowie tego związku bierzemy odpowiedzialność za sfinansowanie tego zadania podczas eksploatacji. A przecież z materiałów, które są zawarte w dokumentach związku, wynika, że na początku przez ładnych parę lat ta sortownia może być deficytowa. Jeśli ktoś mówi, że ona będzie się opłacać, że będzie opłacalna od razu, to proszę niech wyłoży te dokumenty na stół, które są w dyspozycji związku. Z tych dokumentów wynika, że sortownia przez dwa pierwsze lata ma przynosić, proszę Państwa, straty. Więc jeśli przy takim dużym jakby przerobie przez tą sortownię będzie się jakby przerabiać mnóstwo, dziesiątki tysięcy ton śmieci, to znaczy, że koszty funkcjonowania tej sortowni no będą tak duże, że według mnie ponad siły tych 5 małych samorządów lokalnych. Więc moim zdaniem za duże ryzyko ze strony Lubartowa, a chciałbym się skupić głównie na interesie Lubartowa, chociaż nie uwalniam się od odpowiedzialności za pozostałych członków związków, ale w imieniu Lubartowa, czy jakby martwiąc się o Lubartów, twierdzę, że nie ma potrzeby, żeby Lubartów gwarantował gospodarkę śmieciową w skalę województwa na tak dużym obszarze, zarówno terytorialnym, jak i ludnościowym. Państwa przeciw, namawiam do chłodnej analizy. Chciałbym, żeby nasze stanowisko miało charakter wyłącznie techniczny i wyłącznie obiektywny, żeby przestało być nacechowane politycznym nastawieniem. Mam wrażenie, że od kilku lat dyskusja w naszym mieście i w naszych okolicach jest właśnie tym politycznym nastawieniem nacechowana i z góry wiadomo, kto zajmie jakie stanowisko. A przecież pojawiają się nowe fakty. Tak już na marginesie na końcu no powiem, trochę mi przykro, że na przykład media publiczne, media okoliczne nie zwróciły według mnie należytej uwagi takiej prostej, wydawało się, sprawy jak integracja czy integralność działki, na której będzie budowana ta sortownia. Przecież nawet tak małą i drobną sprawę te władze związku, kolokwialnie mówiąc, zepsuły. No bo jeśli buduje się sortownię na kilku, proszę Państwa, kawałkach do siebie nieprzystających, to jakby to dowodzi, jaki musi być ogrom niedopatrzeń lub może być w innych sferach o wiele ważniejszych. Łącznie to wszystko podsumowując, namawiam wszystkich serdecznie do spokojnej rozmowy i do zastanowienia się, co robić dalej. Nie mam wątpliwości, że powinniśmy się ze związku wycofać, że to będzie dla Lubartowa lepsze, bezpieczniejsze i również tańsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Grzegorzowi. Proszę Państwa, ja również postaram się zebrać te wszystkie myśli do jakiegoś podsumowania. Natomiast jeżeli ktoś z radnych jeszcze uzna, że o czymś zapomniałem, prosiłbym o wsparcie. Na pewno przed nami debata na sesji Rady Miasta, podczas której oprócz tych informacji, które dzisiaj Państwo otrzymują, przekażemy jeszcze wiele, wiele innych, bo posiadamy szereg dokumentów, które muszą wskazywać na to, że niezasadne jest funkcjonowanie w tym związku. Natomiast reasumując, proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że w 2013 roku, to co powiedziała pani Maria Kozak między innymi, co powiedział Wojtek Osiecki, była potężna debata na tej sali, odbyły się konsultacje społeczne w 2012 roku, w 2013 roku. Ja proponuję wszystkim dziennikarzom, żeby wrócili do tamtych obietnic, do obietnic związku, który mówił, że wszystko będzie konsultowane z mieszkańcami, który wskazywał na kalkulacje kosztów, które miały być rzeczowe, rzetelne, prawidłowe, a na pewno nie wskazujące, że w domkach jednorodzinnych kiedykolwiek będzie opłata 12 zł. Nigdy taka informacja nie padła. Przypomnę również, że stawka, którą związek proponował, to była stawka 8 zł. Proszę Państwa, natomiast przeszliśmy przez konsultacje społeczne, padły różnego rodzaju obietnice i zderzyliśmy się z rzeczywistością funkcjonowania związku.
i odnośnie uchwały w sprawie wystąpienia ze związku. Ja żałuję, że media nasze miejskie do tej pory nie zwróciły uwagi na ważną uchwałę, która została podjęta podczas ostatniego zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej. Przypomnę, że tylko ja byłem przeciw tej uchwale, pana Grzegorza po prostu nie było tego dnia na zgromadzeniu, jak i również, żeby wróciły media lokalne do obietnic i informacji, jakie zostały przedstawione na Komisji Budżetowej w marcu 2015 roku, a więc w tym roku. A mianowicie na ostatnim zgromadzeniu pan burmistrz Bodziacki jako przewodniczący zgromadzenia razem z zarządem przedłożyli uchwałę, w której zmniejszono kwotę dla miasta Lubartowa, jeżeli chodzi oczywiście o tą składkę dodatkową, z 1 130 000 zł do 500 000 zł. I czym to skutkuje? W marcu 2015 roku nie kto inny jak pan dyrektor Olesiejuk wskazywał, że ta kwota jest po to, żeby między innymi dofinansować odpady w mieście Lubartowie. Podczas sesji dokonaliśmy zmian w budżecie, konia z rzędem temu, kto sobie przypomni uzasadnienie, które by mówiło, że 500 000, które zostało przeznaczone ostatnio na budżecie i przesunięte w budżecie, jest to na pokrycie błędów zarządu związku i organów, które tym związkiem zarządzają. Bo 500 000 zł nie zostało przeznaczone na żadne dopłaty. Tak jak byliśmy informowani na sesji Rady Miasta, tu konsekwencje będą o wiele dalsze, to jest temat na oddzielną konferencję, natomiast zostały przeznaczone na błędne kalkulacje kosztów w latach minionych, jakie zafundował Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Podczas ostatniego zgromadzenia, podkreślam jeszcze raz, głosowałem przeciwko tym zmianom. Chciałem, aby utrzymać dodatkowo kwotę, bo ona by gwarantowała, że śmieci w Lubartowie dla mieszkańców mogłyby być tańsze. Również informuję w związku z takim funkcjonowaniem związku, że razem z panem Grzegorzem Gregorowiczem złożyliśmy pisemny sprzeciw wobec tej uchwały. Ta uchwała będzie musiała być jeszcze raz rozpatrywana przez Związek Komunalny. I w tym uzasadnieniu w sprawie tego sprzeciwu również podnosimy tą kwestię, o której powiedziałem. Natomiast zwróćmy uwagę również na pozostałe kwestie związane z Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Pominę całą sprawę związaną z sektorem numer 5, czyli budynków wielorodzinnych i tego, co się działo w przypadku budynków wielorodzinnych, a zwrócę uwagę na zupełnie inną rzecz. Nie dalej jak kilka miesięcy temu, z tego co pamiętam, to w maju, na sesji Rady Miasta jednomyślnie Rada Miasta przegłosowała stanowisko, w którym domagała się, aby kompetencje związku powróciły do miasta, czyli do radnych, czyli to, aby radni mogli podejmować uchwały związane z między innymi wielkością opłat oraz aby ogłaszało przetargi na wywóz odpadów. Ta uchwała, proszę Państwa, została przez Zgromadzenie Związku, to stanowisko, potraktowane negatywnie. Uchwała, która została zaproponowana, nie uzyskała poparcia, więc widzimy, że związek w żaden sposób nie odpowiada zapotrzebowaniu miasta na funkcjonowanie w tym związku. I proszę Państwa, również zwróćmy na to uwagę, co wskazywali wcześniej moi przedmówcy, między innymi Wojtek Osiecki, który wskazał, że nie ma regulaminu utrzymania i czystości i porządku na terenie powiatu. Taki regulamin my jesteśmy gotowi przyjąć przez Radę Miasta, tak żeby to, co zostało podkreślone, żeby mieszkańcy budynków nie płacili za odpady wygenerowane przez przedsiębiorstwo. Proszę Państwa, druga uchwała, która mówi o finansowym wsparciu, to również żałuję, że do dzisiaj, mimo że ta umowa przez związek została podpisana 11 czerwca 2015 roku, opinia publiczna nie zajęła się tą umową. Mam tutaj przed sobą tą umowę z miastem Lublin, która rzekomo jest taka korzystna dla Związku Komunalnego, dla nas wszystkich powinniśmy się cieszyć, bo dostaliśmy 10 milionów, proszę Państwa, po prostu jest rewelacja. O tym, o czym wspomniał pan Grzegorz Gregorowicz. Paragraf drugi, ustęp szósty tej umowy. Proszę zwrócić na to uwagę, bo to są dwie odmienne rzeczy, które są zapisane w tym projekcie umowy, który my zaproponowaliśmy, a w tym, który zaproponował Lublin, ale nie sposób o tym powiedzieć. Zakład jest zobowiązany zagwarantować 70,7% całości faktycznych, w nawiasie,
niezależnie od zmianowości pracy mocy przerobowych na potrzeby zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu gminy Lublin po cenach jak dla odpadów pochodzących z terenu gmin członków związku. Więc 70% odpadów, które przyjadą, mają być, cena dla nich ma być taka sama ustalona jak dla wszystkich pozostałych, którzy pozostaną w tym związku. Po drugie, proszę Państwa, polecam paragraf 1, ustęp 3, który mówi, że ewentualne umowy o kosztach realizacji tego przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o koszty eksploatacji, kiedyś być może zostaną podpisane. Więc związek podpisał umowę i to jest również argument za tym, żeby wyjść z tego związku, która tak naprawdę powoduje taką rzecz, o której opowiedział pan Grzegorz Gregorowicz, czyli ci, którzy pozostaną, będą pokrywali deficyt funkcjonowania zakładu zagospodarowania odpadów, a opłata, która została obiecana, i proszę to również sobie przypomnieć, i szczególnie dla tych, którzy bardzo dociekliwie sprawdzają ceny w okolicznych miejscowościach, przedstawiono nam informację na komisji budżetowej, że tona śmieci zmieszanych ma być przyjmowana za 265 zł i proszę sprawdzić, ile Lublin dzisiaj płaci za tonę odpadów, które wozi do innych zakładów zagospodarowania odpadów. Na tej sortowni na pewno nie robią interesu ci, którzy są członkami tego zgromadzenia, tego związku. Dlatego też, proszę Państwa, my przedłożyliśmy drugi projekt uchwały, tej uchwały, która mówi o pomocy finansowej. I co my zrobiliśmy? Nie odkryliśmy Ameryki oczywiście, zrobiliśmy jedną rzecz. Skoro Lublin mógł, a przypomnę i polecam szczególnie dziennikarzom te paragrafy, które mówią o karach, o warunkach, o finansowaniu, o uzależnieniu się tak naprawdę od miasta Lublina, o pełnej kontroli, jaką będzie miał Lublin nad całym przedsięwzięciem i będzie mógł przy najmniejszym braku kropki, przy najmniejszym braku przecinku wycofać środki, które darowuje związkowi. My nie zrobiliśmy nic innego, tylko przepisaliśmy tą umowę. W chwili, kiedy występujemy ze związku, na tej samej sesji udzielamy tej samej pomocy finansowej, z tym, że nie w kwocie 10 milionów, a w kwocie 2 milionów złotych, rozłożonej na 2 lata, i gwarantujemy sobie 20% wszystkich odpadów, które zakład będzie mógł przyjmować bez względu również na zmianowość. Pozostałe paragrafy, czyli nadzór radnych miasta Lubartowa, nadzór władz miasta Lubartowa nad całym przedsięwzięciem pozostaje taki sam jak miasta Lublin, czyli tak naprawdę nieograniczony, potężny, olbrzymi, o wiele większy nadzór niż dzisiaj ma Rada Miasta. Bo proszę zwrócić uwagę, że Rada Miasta w dniu dzisiejszym desygnuje 3 przedstawicieli do Związku Komunalnego, jeden wchodzi z automatu, czyli pan burmistrz, i mamy 4 osoby na 15 osób. Przy tak małej ilości osób nie mamy możliwości, poza zadawaniem pytań na zgromadzeniu, na jakikolwiek nadzór. W przypadku umowy, którą proponujemy, radni miasta Lubartów mają pełną kontrolę nad każdym etapem tej inwestycji. Podkreślam, nad każdym etapem. Najmniejsze zmiany w dokumentacji muszą być akceptowane przez Lublin, a w chwili, kiedy zostanie przegłosowana ta uchwała, którą proponujemy, również przez Lubartów. I proszę Państwa, zwróćmy również uwagę na to, że kwestie finansowe związane z tym zakładem my wskazaliśmy, bowiem mimo że nie rodzi to skutków finansowych bezpośrednio dla tegorocznego budżetu i takowego obowiązku nie mieliśmy, ale w uzasadnieniu wskazaliśmy, skąd znajdziemy te 2 miliony złotych, o których mowa. I teraz proszę uważnie zarówno wsłuchać się w to, co powiem, jak i polecam uzasadnienie do naszego projektu uchwały, bo tam wyszczegółowiliśmy tegoroczne koszty, jakie planował związek ściągnąć z miasta Lubartowa. A więc tylko podkreślam, w 2015 roku, proszę Państwa, tylko w 2015 roku związek planował na działalność bieżącą z miasta Lubartowa ściągnąć 264 zł i 20 groszy. Na obsługę długu w związku z realizacją zadania 245 178 zł. Z tytułu dodatkowych składek, i tu proszę o uwagę, na stan 27 stycznia 2015 roku, bo ta uchwała została przegłosowana, 1 130 zł 600 zł. Więc już mamy kwotę prawie 2 milionów złotych. Natomiast proszę Państwa, dodatkowo zwróćmy jeszcze uwagę, że z tytułu tak zwanego kompleksu rokickiego dodatkowo jeszcze 65 tysięcy złotych, więc jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim stawkom, jeżeli podliczymy te wszystkie kwoty i jeszcze zwrócimy uwagę, że miasto Lubartów w takim przypadku nie będzie zobowiązane do partycypowania w kosztach współfinansowania dzieci ze szkół gminnych,
to według pana burmistrza 400-500 tysięcy zostanie zaoszczędzonych, według radnego Jakuba Wróblewskiego 800 tysięcy złotych dodajmy do tej kwoty. A pamiętajmy, że zgodnie z tą umową, którą my przedstawiamy jako nasi radni z naszego klubu Wspólny Lubartów, ta kwota 2 milionów rozłożona jest na 2 lata. Więc w 2016 roku, zgodnie z odpowiednimi zapisami tej umowy, miasto do sortowni dołożyłoby 1 000 000 złotych i w 2017 roku dołożyłoby następne 1 000 000 złotych. Zupełnie znika argument, który był podnoszony przez radnych, tych, którzy mieli jeszcze wątpliwości, jeżeli chodzi o wyjście ze związku. A mianowicie upada argument związany z problemem finansowania budowania tej sortowni. Te 2 miliony to jest 100% wkład Lubartowa. Ale proszę Państwa, dochodzi dodatkowy argument, który również ułatwi tym radnym głosowanie za tą uchwałę, a mianowicie ten, o którym wspomniałem. Pełna kontrola, tak naprawdę lustracja na każdym etapie inwestycji. Więc tutaj wiem, że radni Platformy Obywatelskiej mieli takie wątpliwości. Te wątpliwości rozwiewamy. Kolejna rzecz, proszę Państwa, można by się było zapytać, 2 miliony rocznie średnio pompowaliśmy w zakład zagospodarowania odpadów, pozostaje jeszcze 1 000 000. Zaoszczędzony przez miasto, jeżeli zapłacimy 2 miliony w skali 2 lat na zakład zagospodarowania, pozostają nam jeszcze kwoty niewydatkowane. I to, o czym wspomniał nasz kandydat na burmistrza, pan Krzysztof Paśnik. Proszę Państwa, my cały czas podtrzymujemy jedną rzecz. Śmieci w Lubartowie powinny być refundowane przez budżet miasta, tak jak są refundowane w gminie miasto Lubartów. I jeżeli wyjdziemy z tego związku, to takie kompetencje i chcemy, i takie uchwały, żeby Rada przegłosowała, żeby dotacja była dla wszystkich mieszkańców Lubartowa, żeby nie było mieszkańców lepszych, żeby nie było mieszkańców gorszych, żeby nie było takiej sytuacji jak dzisiaj, że tak naprawdę istnieją niesamowite dysproporcje pomiędzy dwoma sektorami, to po pierwsze, a po drugie, proszę Państwa, że jeżeli się mówi o dotacjach, one muszą być dzielone równo dla każdego podatnika. Te wszystkie działania, te wszystkie argumenty, które przytoczyłem przed chwilą, te wszystkie liczby, które wskazałem, nie są dowodem na to, że my staramy się wykonywać jakiekolwiek ruchy nieprzemyślane. Zastanawialiśmy się nad tym długo, myśleliśmy bardzo długo, w czerwcu spotkaliśmy się z ludźmi, przedkładamy ten projekt również, przedłożyliśmy go w piątek, bo on już, jak Państwo zauważyliście, ma pieczęcie, a mianowicie, proszę Państwa, dlatego, że aby opuścić związek jeszcze w tym roku, uchwała musi przez Radę Miasta być przegłosowana w miesiącu wrześniu i w miesiącu wrześniu należy złożyć wniosek, aby wystąpić z Zakładu Zagospodarowania Odpadów, ze Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej, ponieważ, proszę Państwa, tak mówi statut związku. I kolejna rzecz jeszcze tutaj również do szanownych kolegów i do mieszkańców Lubartowa. Nieprawdą jest to, o czym starano się zagłuszyć nasz głos o wyjściu ze Związku Komunalnego. Polecam szczególnie dyskusję na ostatnim zgromadzeniu związku. Nieprawdą jest to, że w związku z wyjściem z Zakładu Zagospodarowania Odpadów gminy będą obciążone jakimikolwiek kosztami. Proszę przyjrzeć się, co dzieje się w gminie Niedźwiadzie. Proszę zadzwonić do wójta gminy Niedźwiada. On jest spokojny, on wyszedł i wie, że żadnych kwot do związku zwracać nie będzie musiał. Natomiast jeżeli pozostaniemy w tym związku, obawiamy się w świetle tego, co przedstawiliśmy dzisiaj na tej konferencji, że kolejne działania i taki nadzór, takie przedstawianie nam również kalkulacji, w które nie wierzymy, doprowadzi do tego, że w przyszłości zapłacimy o wiele więcej niż będąc poza związkiem i normując to sobie odrębną umową, która gwarantuje nam w 100% wszelkie korzyści z funkcjonowania, ale jako współfinansujący Zakład Zagospodarowania Odpadów, a nie podmiot uzależniony od Związku Komunalnego. Uchwały przedłożone przez radnych Wspólnego Lubartowa będą głosowane już 18 września. Jak nieoficjalnie dowiedział się Kanał S, na sesję wybiera się wielu mieszkańców Lubartowa, którzy domagają się wyjścia ze związku. Już 18 września Lubartów może opuścić związek. Wspólny Lubartów liczy 8 radnych. Do większości brakuje jeszcze 3 głosów. Warto, aby każdy z nas uważnie przyglądał się temu, co czynić będą nasi reprezentanci, mając w pamięci 100% podwyżki w domkach i zapowiedź styczniowych podwyżek w blokach. Dla Kanału S Patrycja Kobyłka. Na pełną relację z konferencji prasowej zapraszamy do programu Raport.
Nic o nas bez nas grzmiał w maju z mównicy radny Jakub Wróblewski. Podkreślał, jak ważne jest, aby to Rada Miasta decydowała m.in. o wysokości opłat za śmieci. Stanowisko zaproponowane wówczas przez kilku radnych zostało przegłosowane bez głosu sprzeciwu. I na tym kończy się żywot chciejstwa miejskich włodarzy, bowiem Zgromadzenie Związku stanowiskiem się zbytnio nie przejęło i odrzuciło w całości miejską prośbę. O co chodziło w stanowisku? Pokazywaliśmy w czerwcu. Wróćmy zatem do tamtej sesji. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przyjęli stanowisko, w którym żądają, aby odebrać związkowi komunalnemu kompetencje w zakresie ustalania opłat za śmieci. Władze związku już w najbliższy wtorek przedłożą stosowną uchwałę w Zgromadzeniu Związku. I można by rzec, że nic w tym dziwnego, gdyby nie to, co wydarzyło się w 2012 i 2014 roku w samym związku. Przypomnijmy, że 3 lata temu o takie same zapisy, jak te zaproponowane na ostatniej sesji, walczyli radni Jacek Bednarski oraz Jacek Tomasiak. Co zatem dzieje się w naszym samorządzie? Odpowiedź w naszym materiale. W 2012 roku podczas konsultacji społecznych Bednarski i Tomasiak zaproponowali zmiany, dzięki którym związek nie mógłby zmienić cen bez zgody Rady Miasta. W tamtym okresie czasu tylko ci dwaj radni konsekwentnie uważali, że związkowi nie można oddawać kompetencji Rady Miasta. Także 3 lata temu większość radnych postąpiła inaczej niż proponowali Bednarski i Tomasiak. W marcu 2015 roku związek zaproponował nowe stawki za odpady dla domków jednorodzinnych. Opłata wzrosła o 100%. Radni klubów Wspólny Lubartów chcą wystąpić ze związku, zaś radni Platformy Obywatelskiej wrócili do pomysłu, jaki 2 lata temu proponowali Bednarski i Tomasiak. Stanowisko nasze wraz z uzasadnieniem otrzymali Państwo przed sesją. Myślałem, że jest czas się z nim zapoznać, natomiast pozwolicie, że nie będę go odczytywał, chyba że jest taka potrzeba. Nie ma. Proszę Państwa, generalnie to stanowisko zmierza do jednego. W myśl starej polskiej zasadnic o nas bez nas, żebyśmy to my decydowali o opłatach, które my jako obywatele tego miasta i reprezentanci obywateli tego miasta ponosimy, żebyśmy to my, mając tutaj jako mieszkańcy miasta większość, decydowali o ciężarach, które mają spoczyć na naszych mieszkańcach. Żebyśmy to my, a nie związek, gdzie co prawda mamy swoich reprezentantów, ale nie mamy większości, o tych ciężarach decydowali. Proszę Państwa, gorąco prosimy Państwa o to, żebyśmy przyjęli to stanowisko, a tym samym zobowiązali naszych przedstawicieli w związku do tego, żeby podjęli działania zmierzające do oddania nam naszych kompetencji. Oddania Radzie kompetencji, które zostały w tamtej kadencji przekazane moim zdaniem niepotrzebnie związkowi. Stanowisko zaproponowane przez klub PO przyjęte zostało jednogłośnie. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, przeciwko przekazywaniu kompetencji, o których mówił radny Jakub Wróblewski w 2012 roku, byli radni Bednarski i Tomasiak. Gdyby wówczas wsparto ich inicjatywę zmian w statucie związku, dzisiejsze stanowisko nie byłoby potrzebne. Przypomnijmy, co stało się 2 lata temu oraz jak potraktowano pracę zespołu, który domagał się kontroli przez radę tego, co czyni związek. W październiku 2012 roku, 4 dni przed sesją, podczas której radni przekazali kompetencje związkowi komunalnemu, odbyły się konsultacje społeczne. To wówczas w imieniu wspólnot, spółdzielni oraz Jacka Bednarskiego, który reprezentował domki, Jacek Tomasiak zgłaszał do statutu poprawki, które jak bumerang wróciły 3 lata później w stanowisku, jakie zaproponowała Platforma Obywatelska. Wnioski wpłynęły 2 do Urzędu Miasta. Pierwszy wniosek został złożony przez Stowarzyszenie Sąsiedzi i tam też w tym wniosku, z tego co pamiętam, osobą do konsultacji była przedstawiona moja osoba, więc można było również poprosić moją osobę o zabranie głosu. W drugim wniosku 3 osoby złożyły w imieniu mieszkańców ten wniosek zgodnie z przepisami o konsultacjach społecznych. I był to Jacek Tomasiak, Leszek Zawadzki oraz pan Jacek Bednarski. I złożyliśmy ten wniosek o konsultację po to, że proszę Państwa, przed chwilą usłyszeliśmy o ustawie, natomiast nie usłyszeliśmy jeszcze nic na temat statutu. A statut w naszym przypadku, bo zgadzam się w zupełności tutaj z panem burmistrzem, że jeżeli będziemy działać razem, jeżeli będziemy działać jako 6 gmin, jeżeli będziemy, mówiąc wprost, w kupie, to będziemy mieli lepszą gospodarkę tymi odpadami. Ale żeby działać razem, to musimy pewne warunki, muszą zaistnieć pewne warunki, które będą korzystne dla wszystkich gmin. I ta gmina Lubartów zdjęła z porządku obrad w ogóle uchwały o zmianie, o wyrażeniu zgody na zmianę tego statutu. Co to może oznaczać? Sami nie wiemy, ale gmina będzie się zastanawiała. I my razem z zarządcami, proszę Państwa, razem z 2 spółdzielniami mieszkaniowymi
bo jest tutaj również dzisiaj prezes drugiej spółdzielni mieszkaniowej i trzeciej, są zarządcy. Spotkaliśmy się kilka razy i chcieliśmy przedłożyć pewne rozwiązania, które pozwoliłyby nam na usystematyzowanie tego, uporządkowanie i zadowolenie wszystkich nas z tego, żebyśmy mogli w tym wszystkim współuczestniczyć i przede wszystkim, żebyśmy mogli być zadowoleni z tego, co powstanie. Bo ustawodawca chciał coś uporządkować i my też chcemy coś uporządkować, tylko porządkując, nie chcemy, żeby zostało zepsute to, co już zostało przez lata wypracowane. Być może to działało gorzej, być może to działało lepiej, ale my jako zarządcy, jako zarządy również spółdzielni mieszkaniowej wiemy, z czym mieszkańcy przychodzą do nas, z jakimi problemami i jak oni by chcieli mieć te śmieci liczone. I my nie chcemy niczego innego, tylko chcemy podpowiedzieć związkowi międzygminnemu, a mamy tutaj reprezentantów Związku Międzygminnego, bo i pan burmistrz jest przewodniczącym związku, pan Szumiec jest w zarządzie związku, a pan jest pracownikiem związku. Także chcemy po prostu podpowiedzieć. Mamy te rozwiązania, natomiast w dyskusji zabiorę głos, bo mamy konkretne wnioski przegłosowane zgodnie z zarządzeniem burmistrza o konsultacjach społecznych i one są przygotowane na piśmie, tak żeby uprościć to procedowanie. Natomiast proszę państwa, ideą tego, do czego chcemy dążyć, to uważamy, że powinna być współpraca z gminami związku, liczenie kosztów i proponowanie rozwiązań wspólnotom, zarządcom wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym czy mieszkańcom domków jednorodzinnych, tak żeby te rozwiązania były jak najbardziej korzystniejsze, żeby gdzieś się nie zgubiło to, co stało się w przypadku wody i ścieków. Bo boimy się jednej rzeczy, że w chwili, kiedy stracimy całkowitą kontrolę jako gmina, jako mieszkańcy tych gmin nad tym, co się dzieje w związku komunalnym gmin, pamiętajmy, związek komunalny gmin, żeby się nie stało to samo, co się stało z wodą. A mianowicie taka sytuacja, że w chwili, kiedy PGG był ZGG był przekształcany w PGG, czyli z jednostki gminnej w jednostkę prywatną, to okazało się, że wtedy, kiedy powstało przedsiębiorstwo, to my jako radni jesteśmy tak naprawdę w tej chwili, jedyną rzecz, którą możemy zrobić, to przyjść, przegłosować gotową już uchwałę. Nie możemy wnieść do niej poprawek, bo zabraniają nam tego przepisy. Nie możemy wnioskować o odrzucenie uchwały, bo jeżeli byśmy nie przegłosowali, to Zakład Gospodarki Komunalnej i tak mógłby wprowadzić nową taryfę wody czy ścieków. Mało tego, tak daleko przepisy są posunięte, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dzisiaj tak naprawdę nie musi nam w ogóle przedstawiać takich propozycji do zatwierdzenia, bo zgodnie z odrębnymi przepisami mogliby po prostu taką podwyżkę wody czy ścieków prowadzić. Na szczęście tak się nie dzieje u nas. Boję się takich rozwiązań, ale proszę państwa, mamy konkretne rozwiązania i udało tutaj się poprzeć te wnioski prawie 1500 podpisów, jeżeli chodzi o te konsultacje społeczne. Natomiast tutaj gorące podziękowania, że tak to się stało, że te konsultacje w ogóle się odbywają. Mam nadzieję, że nasze propozycje, które za chwilę przedłożymy, zostaną wysłuchane, że wszyscy zrozumiemy, o co chodzi w tych zmianach w statucie Związku Międzygminnego, że związek wsłucha się w te propozycje, zauważy te rozwiązania i jesteśmy otwarci na dyskusję, bo jeżeli coś jest błędnego, to chcielibyśmy usłyszeć, natomiast mamy nadzieję, że te propozycje zostaną wysłuchane, że związek naprawdę będzie chciał robić to tak, żeby byli z tego mieszkańcy zadowoleni, a mam nadzieję, że wtedy będziemy mieli i śmieci tanie, instalacja będzie prawidłowo pracować i że będziemy mogli być zadowoleni z tego, że właśnie związkowi powierzyliśmy nasze obowiązki. Wśród wielu poprawek do statutu zgłoszonych w 2012 roku znalazła się również ta, mówiąca o podwyżce opłat za śmieci. Przejdźmy do samych propozycji, jeżeli chodzi o konsultacje społeczne. Tutaj na początku, w punkcie pierwszym, jest wymienionych kilka podpunktów, w których mówimy, co byśmy proponowali, żeby w tym statucie się znalazło lub co zostało skreślone, lub coś, co zostało doprecyzowane. I żeby bardziej obrazowo to pokazać, nie będziemy tutaj mówić podpunkt pierwszy, ustęp jeden, ustęp drugi, ustęp trzeci, tylko przejdziemy do konkretnych rozwiązań. W ustępie pierwszym, w punkcie trzecim mamy mowę o tym, że przedmiotem działalności związku jest między innymi utworzenie i prowadzenie regionalnej instalacji, przetwarzanie odpadów komunalnych albo wybór lub nawiązanie stosunków prawnych z istniejącą instalacją. I tutaj proponujemy, aby ten ustęp, podpunkt trzeci w ustępie pierwszym został uzupełniony o następujący podpunkt. Ja pozwolę sobie tutaj panu
Radosławowi Szumcowi, ponieważ on jest również w tym zespole naszym, przekazać te wszystkie wnioski, bo one są przygotowane na piśmie, żeby nie było trudności w porozumieniu się między komisją a nami. I proszę Państwa, o co chodzi? Chodzi o to, że chcemy, jeżeli już ma być wybrana taka instalacja i jeżeli mielibyśmy upoważnić do tego związek międzygminny, to żeby taka decyzja związku była każdorazowo, decyzja o wyborze instalacji musi być poprzedzona wyrażeniem zgody przez gminy uczestników związku A oraz B, jeżeli koszty funkcjonowania instalacji prowadzonej przez związek będą wyższe niż instalacji istniejącej, w nawiasie, innej niż prowadzonej przez związek, zamknąć nawias, przecinek, gmina uczestnik, czyli Lubartów, ma prawo dokonać własnego wyboru instalacji przetwarzania odpadów, do której skieruje strumień śmieci. O co chodzi w tej poprawce? W ustępie trzecim, gdybyśmy go zostawili tak i gdybyśmy nie uzupełnili go, mogłoby się okazać, że będzie wybierana instalacja, bo zostanie do tego upoważniony związek, a my stracimy na tym kontrolę. Więc po to są te dwa punkty, żebyśmy mogli za każdym razem, przynajmniej jako radni, wiedzieć, że jest wybierany produkt najtańszy, oferta najtańsza, bo w naszym regionie będą co najmniej dwie instalacje, bo Ursus jest jedną instalacją, ta instalacja w Rokitnie, która powstanie, będzie drugą, żeby gmina wiedziała, czy bierzemy swoją i do niej dopłacamy, czy też wolimy nie dopłacać do swojej i mieszkańcy zapłacą tańszy podatek, a śmieci pojadą do instalacji na Ursusie w Lublinie, do fabryki. I to jest uzasadnienie do tych dwóch pierwszych poprawek. I kolejny punkt, proszę Państwa, punkt 17. Dokonywania, jesteśmy przy 17, tutaj niżej, proszę Państwa, widzicie, dokonywania wyboru metody ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i określanie stawek opłat. I teraz też również dwa punkty bardzo istotne. Żeby nie było tak, że dokonanie wyboru metody ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych i określenia stawek będzie zupełnie obok też. Że daliśmy związkowi wszystko, oni już sobie opracowują metodę, opłatę, a my jako Rada tylko to klepiemy tę opłatę albo i nie. I proszę Państwa, podpunkt A, wybór metody ustalania opłat oraz określenie stawek musi być poprzedzony wyrażeniem zgody przez gminy uczestników związku, żebyśmy wiedzieli, co nam związek szykuje, to podpunkt A. I B, jeżeli metoda ustalania opłat oraz określenie stawek nie zyska akceptacji uczestnika, gmina uczestnik ma prawo dokonać własnego wyboru metody ustalania opłat oraz określania stawek, żebyśmy jako gmina mieli tą możliwość decydowania ostatecznie o wysokości tego i jak chcemy to pobierać, żeby to nie było jednoznacznie narzucone. Kilka dni po konsultacjach w październiku 2012 roku podczas debaty poprawki grupy, którą reprezentował Tomasiak, nie zostały uwzględnione. Sami radni wiązali zaś ogromne nadzieje ze związkiem komunalnym. Pan wiceburmistrz Szumiec na komisjach bardzo ładnie uzasadniał, dlaczego to związek ma realizować gospodarkę śmieciową. Nie będę tych argumentów powtarzał, ale do mnie one przemawiają i są trafne. No, może powiem tak, że związek będzie prowadził gospodarkę śmieciową dla 6 gmin, a może i dołączą się nowe. Taka nadzieja jest. Związek będzie mógł realizować tą gospodarkę śmieciową dla 6 gmin przy mniejszej obsadzie, przy mniejszej liczbie pracowników, przecież system trzeba wdrożyć. Tu padały takie liczby, jeżeli każda gmina musiałaby zatrudnić 3 pracowników, no to 6 gmin razy 3, 18 osób. Gdyby robił to związek tych osób, myślę, że starczyłaby połowa. Przede wszystkim jako gmina w pewnym stopniu tracimy suwerenność nad tą problematyką śmieciową, nad tym systemem. To są takie obawy. Obawy też wynikają, czy wszystkie gminy zgodzą się na przyjęcie statutu. Wiem, że wprowadzenie tej ustawy może wzbudzić wiele kontrowersji, niepokojów, wynikających z faktu, że opłata śmieciowa nie będzie niższa niż to, co płacimy dzisiaj. Nie będzie niższa, bo przecież te śmieci muszą być przewiezione do zakładu zagospodarowania odpadów, muszą być przesortowane, a to wszystko kosztuje. A dzisiaj śmieci przecież razem w kupie trafiają do dołu na wysypisko. Teraz trzeba będzie śmieci przejrzeć, przesortować, odseparować odpowiednie frakcje.
Dla mnie jednak bardzo ważne jest przesłanie tej nowej ustawy, że w końcu, mam taką wielką nadzieję, i nasze miasto będzie czystsze, i nasza Polska też. Zastrzeżenia do przyszłości związku w 2012 roku wyraził radny Jerzy Zwoliński. Wcale nie jest, proszę Państwa, tak wesoło z potencjalnymi członkami związku. Bo trzeba pamiętać, że z jednej strony mamy Lublin, który będzie uzbrojony w stosowne instalacje, z drugiej strony, ze strony północnej mamy Radzyń, a właściwie jak to się nazywa? Na K Adamki. Adamki, proszę Państwa, które są zdecydowanie w konkurencyjnym położeniu, czy konkurencyjnym punktem dla takich gmin jak gmina Firlej, czy gmina, czy te gminy północne nasze, północne, północno-zachodnie naszego powiatu. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, proszę Państwa, o tym mówię, że dzisiejsi zwolennicy tego rozwiązania, a jeszcze tak nieodlegli przeciwnicy tego rozwiązania w odniesieniu do lokalizacji w Lubartowie, jakże negatywnie odnosili się do możliwości poszerzenia udziału w związku gmin zewnętrznych. Wielokrotnie o tym słyszałem, wielokrotnie słyszałem, jakie to będzie zagrożenie, kiedy mówiłem, że rozmawiamy z Niemcami, kiedyś gdzieś tam palnąłem, że i Niemcy są chętne do tego, no jak to tyle do nas zwiozą śmieci. Więc dzisiaj będzie sytuacja taka, że być może Serniki tak, być może ktoś jeszcze tak, ale to przedsięwzięcie ze względu na ilość mieszkańców, ta maksymalna potencjalna liczba, która może się pojawić, będzie na granicy opłacalności, będzie na granicy znośności zniesienia tego problemu dla mieszkańców, na granicy. I nie ma znaczenia tu w trend, i nie ma znaczenia, jakie rozwiązanie organizacyjne przyjmie ta, jaką formę organizacyjną przyjmie zakład, bo w przypadku zakładu budżetowego będziemy dopłacali z budżetu, a więc z naszych kieszeni, kolejną daninę będziemy kładli, jeśli będą straty, a w przypadku spółki, proszę Państwa, to dotacje będziemy musieli celowe czynić na rzecz, co nie zmienia faktu, że to są te same pieniądze, tylko inaczej nazwane. Podczas sesji radni nie głosowali poprawek zgłoszonych do statutu, ponieważ wiceburmistrz Radosław Szumiec złożył deklarację ich przyjęcia w innym terminie. Zostałem upoważniony przez zespół do przedstawienia krótkiego stanowiska. Zespół przyjął następujące stanowiska. I po pierwsze, ze względów proceduralnych zespół nie kwestionuje konieczności przyjęcia uchwały przez Radę Miasta Lubartów w sprawie zmian w statucie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w treści zgodnej z przedstawionym projektem. Pod warunkiem przedstawienia przez zarząd projektu uchwały zmieniającej statut z opinią pozytywną oraz wnioskiem o dokonanie zmian w statucie walnemu zgromadzeniu. Tego samego dnia radni przyjęli statut, w którym zgodzili się na przekazanie swoich kompetencji związkowi. Uchwały nie poparli radni Jacek Tomasiak i Jacek Bednarski. Co jednak stało się z poprawkami zgłoszonymi podczas konsultacji? Poprawkami, które zgodnie z wygłoszonym oświadczeniem nie budziły wątpliwości prawnych. Okazuje się, że obietnica wygłoszona przez przewodniczącego zarządu związku Radosława Szumca nie została dotrzymana. W listopadzie 2012 roku poprawkami związek nie zajął się. Po licznych interwencjach radnego Jacka Tomasiaka projekt zmian w statucie trafił pod obrady związku w styczniu 2014 roku, czyli 2 lata od czasu konsultacji społecznych. Nie chciałbym Państwa zamęczać treścią tego protokołu, ja tylko pokażę, że jest uchwała, która wpłynęła do związku, jest protokół z posiedzenia zgromadzenia, w którym zgromadzenie się tym problemem zajęło. Ponadto jesteśmy w posiadaniu opinii prawnej pana mecenasa, gdzie nie tylko naszego pana mecenasa ze związku, ale również innych radców z poszczególnych gmin członkowskich, którzy pochylili się nad tymi zmianami, które były proponowane w tym projekcie, i część z tych zmian po prostu zgromadzenie uchyliło, nie podjęło debaty nad nimi. Natomiast to było z 29 stycznia 2014 roku.
faktycznie, tak jak pan przewodniczący Tomasiak powiedział, taki zespół powstał, z czego ja również byłem zadowolony, że taki zespół powstał. Była praca naprawdę merytoryczna, spotkaliśmy się chyba dwukrotnie, jak dobrze pamiętam, w związku. Faktycznie zostało wypracowane porozumienie, ale nie zgodzę się z tym, że żeśmy się nie zajęli, bo to jest konkretny zarzut. Część tych poprawek, ja już nie chcę mówić jakich, prawda, wniosków, zostało uwzględnione w decyzjach systemowych, które zgromadzenie musiało podjąć, ale część właśnie w dniu, tak jak panu burmistrzowi udzieliłem informacji, 29 stycznia odbyło się zgromadzenie i było to w punkcie 10, rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia propozycji zmian do statutu. I taki punkt był. Jakie to były zmiany? Kilka propozycji było pana radnego, wtedy radnego Jacka Tomasiaka. Znalazło swoje miejsce w uchwałach dotyczących systemu zagospodarowania odpadami, to co już mówiłem. Praktycznie większość tych propozycji i postulatów, które zostały wypracowane przez zespół, zostało w tych uchwałach, nad którymi dzisiaj, czy wtedy pracowaliśmy, zostały uwzględnione. Ponadto to zdecydowana większość proponowanych przez radnego zmian po zasięgnięciu opinii pana mecenasa, nie tylko związkowego, ale również radców w gminach, spotkała się z negatywną opinią. System zagospodarowania odpadami według nowych zasad funkcjonuje dopiero od pół roku, bo to wtedy tak było, i za wcześnie jest moim zdaniem na podejmowanie jakichkolwiek zmian. Rok to jest taki okres minimalny i pozwoli na właściwą ocenę i podjęcie ewentualnych zmian korygujących, które znajdą odzwierciedlenie w aktach prawa miejscowego, jakim są właśnie uchwały. Ta zmiana, o której pan przewodniczący mówił, dotycząca tego punktu 17, była sprzeczna i jest sprzeczna z artykułem 64 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Powierzając związkowi określone kompetencje, gmina przestaje być uprawniona do ich realizacji w przypadku wyrażenia zgody na podjęcie uchwał przez zgromadzenie związku. Tutaj jest zapis, że wybór metody ustalenia opłaty, bo to wtedy tego dotyczyło, oraz określenie stawek musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez gminy uczestników związku. Oczywiście wszystkie te uchwały były wtedy też konsultowane, ale formalnie wyrażenie zgody byłoby sprzeczne z podanym przepisem wcześniej. Jak zatem widać, po dwóch latach pojawiły się nowe opinie prawne, które wskazywały, że to, co nie budziło wcześniej wątpliwości, przyjęte być jednak nie może. Po ostatniej sesji Rady Miasta, czyli po tym, jak radni przyjęli stanowisko o odebraniu kompetencji związkowi, niemożliwe stało się możliwe. Okazało się, że władze związku przygotowały uchwałę o tym, że to nie związek, a rada ustali opłaty za śmieci. Nad zmianami w statucie zgromadzenie związku będzie głosować już w najbliższy wtorek. Historia zatoczyła koło. Pańska propozycja z 2012 roku staje się faktem. Tak, cieszę się bardzo z tego, że po trzech latach od momentu, kiedy z Jackiem Bednarskim, ze świętej pamięci Leszkiem Zawadzkim oraz 1500 mieszkańców Lubartowa proponowaliśmy właśnie to, żeby nie oddawać kompetencji Rady Miasta takiemu tworowi jak Związek Komunalny, żeby radni mieli pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o odpady, że nie wierzyliśmy w to, że Związek podoła tak poważnemu przedsięwzięciu, że zgłaszaliśmy wątpliwości co do wówczas i kwot, co do zasad, na jakich są ustalane te odpłaty, a przede wszystkim do tego, że Rada Miasta, uważaliśmy, nie powinna nigdy zrzec się swoich kompetencji. Nigdy. Byliśmy osamotnieni, byliśmy tylko we dwóch. Minęły trzy lata, okazało się, że Związek podjął kilka decyzji, w tym tą ostatnią decyzję, jeżeli chodzi o opłaty w sektorze domków jednorodzinnych. Ja przypomnę, że przed nami za chwilę przetargi i nowe decyzje w sprawie opłat w pozostałych sektorach, w tym sektorach budynków wielorodzinnych w Lubartowie, ale także i w gminach ościennych. Okazuje się po trzech latach, że tego, czego nie chcieli usłyszeć wówczas radni, przedkładają dzisiaj jako projekty. Cieszę się bardzo z tego, bo to jest, nie chodzi o to, kto był pierwszy, nie chodzi o to, kto to przedłożył, chodzi o to, że idea, którą wtedy proponowaliśmy, że to, co wtedy wskazaliśmy, miało poważne uzasadnienie i że zauważyli to pozostali radni. I zwracam uwagę na jedną rzecz,
że za tym, żeby z powrotem Rada Miasta ustalała opłaty za śmieci, zagłosowali wszyscy radni na sesji Rady Miasta. To przeszło jednogłośnie. Przypomnę, że wtedy, kiedy proponowano rzecz zupełnie odwrotną, to tylko Tomasiak i Bydnerski mieli zdanie odmienne. Reszta optowała za tym, żeby ten związek, który został powołany, to realizował. Chociaż wówczas, z tego co pamiętam, Jerzy Zwoliński wskazywał, że nie będzie głosował za tymi zmianami akurat na tej sesji, kiedy był ten statut głosowany, ale fizycznie wykonaliśmy to my z Bednarskim. A proszę powiedzieć, jak pan ocenia fakty? Mam tu na myśli, że radni zmienili zdanie i zamierzają odebrać to, co podarowali związkowi 2 lata temu. No zauważają to, co i my zauważamy, że po prostu ta instytucja jest według mnie zbędna, natomiast według pozostałych radnych być może jeszcze nie przekonali się do końca, że nasze zastrzeżenia będą miały postawione za chwilę kropkę nad i. Cieszę się bardzo, że to jest zauważane. Ja chciałem zwrócić uwagę, że nasz klub przedłoży w najbliższych dniach uchwałę o wystąpieniu ze Związku Komunalnego w ogóle. Jesteśmy po prostu zaskoczeni tym, co się tam dzieje. Jesteśmy... Mamy zupełnie inne spojrzenie na gospodarkę odpadami niż to, co prezentuje Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej i mamy nadzieję, że w chwili, kiedy przedłożymy nasze projekty uchwał, również jednogłośnie radni zagłosują za tym, co proponujemy, bo nie wyobrażam sobie, żeby takie decyzje ważne, a przypomnę, co mówiono 3 lata temu podczas tych samych konsultacji, obiecywano, że tego typu decyzje, jak podwyżki, że one będą konsultowane, że to nie będzie robione z zaskoczenia, że będziemy mieli możliwość jako radni dowiedzieć się o tym, co się dzieje. A to co się okazało? Czy były jakieś konsultacje? A konsultacje jedyne, które się odbyły po tym, jak już wprowadzono to podwyżkę, to zrobiliśmy my, jako Klub Wspólny Lubartów, za co wszyscy naokoło wylali na nas garść, naprawdę, a jeżeli nie wiadro, pomyj. A proszę zwrócić uwagę, że ani przed naszym spotkaniem z mieszkańcami z domkami jednorodzinnymi, ani po tym spotkaniu nikt z mieszkańcami się nie spotkał. Najlepszy dowód jest na to, że my liczymy tak. To, co 3 lata temu mówiliśmy w sprawie tego, że to Rada powinna mieć głos decyzyjny, jeżeli chodzi o opłaty, po 3 latach otworzyło radnym oczy. Jeżeli potrzebuje jeszcze 2-3 miesięcy, to my poczekamy, żeby również zrozumieli, że to, co mówiliśmy również lat temu kilka, co mówiliśmy i w sprawie sortowni, i w sprawie Związku Komunalnego, że to również ma sens i mamy nadzieję, że również do tych pomysłów przychyli się pozostała część Rady, bo czas po prostu na to, żebyśmy my jako radni nie bali się tego, przedłożyli swoje własne propozycje, bo według naszego klubu nie dociągnieć, jeżeli chodzi o regulaminy, jeżeli chodzi o pozostałe uchwały, zauważamy bardzo dużo i nie widzimy szans, żeby sam związek chciał to naprawiać. To muszą zrobić radni miasta. Związek międzygminny miał być lekarstwem na całe śmieciowe zło. Tymczasem po 2 latach od momentu, jak to międzygminny twór wziął się za gospodarkę odpadami, radni Lubartowa uznali, że lekarstwo zamiast pomagać grozi trwałym uszczerbkiem i nieodwracalnymi zmianami na schorowanym, zanieczyszczonym organizmie. Na ostatniej sesji radni uznali, że należy pilnie zmienić nie tylko lekarstwo, ale także lekarza. Szkoda tylko, że nie wsłuchali się w ostrzeżenia zgłaszane podczas konsultacji społecznych w 2012 roku. Bo i lek byłby podany odpowiedni, a i pacjent nie miałby powikłań po terapii wstrząsowej, jaką zastosował związek w przypadku domków jednorodzinnych. Tydzień po emisji materiału, który właśnie obejrzeliśmy, odbyło się zgromadzenie związku, podczas którego nie wsłuchano się w stanowisko, przypomnijmy, jednogłośnie przegłosowane przez radnych Lubartowa. Chciałbym powiedzieć, że o funkcjonowaniu systemu i decyzjach zgromadzenia dyskutują również gminy uczestnicy związku. Taka debata miała miejsce w ostatnim czasie również na Radzie Miasta Lubartów. Rada Miasta podjęła takie stanowisko, aby dokonać zmiany statutu naszego związku w zakresie takim cząstkowym, a mianowicie dotyczącym podejmowania decyzji ustalającej i metody, ale głównie opłaty, aby ta kompetencja powróciła w zakres
odpowiedzialności i decyzyjności Rady Miasta. Stanowisko Rada Miasta zobowiązała burmistrza, aby podjął działania w tym zakresie, stąd też pozwoliłem sobie zwrócić się do zgromadzenia z propozycją uchwały, z projektem uchwały w sprawie zmiany statutu związku. Dziękuję również zarządowi związku, że się pochylił nad tym projektem uchwały łącznie z pracą i pana mecenasa. Stąd też, proszę Państwa, składam pod dzisiejsze obrady i pierwsze rozstrzygnięcie tego projektu uchwały. Proszę Państwa, tak intencyjnie, my tworząc związek, uznaliśmy, że mamy po to związek, żeby przejął no, wszystkie możliwe kompetencje do działania. Ponieważ nie wiem jak w Państwa gminach i radach, ale w mieście pojawiła się taka koncepcja, że tą kompetencją powinna osobiście zajmować się gmina, więc wyłączylibyśmy poprzez skreślenie w statucie tego punktu tam 17, jeśli dobrze pamiętam, skreślilibyśmy to w statucie, opisując dalsze nasze działanie w związku właśnie w tych ustępach paragrafu pierwszego, które tutaj wymieniamy i generalnie metodę i wysokości opłat ustalałaby rady naszych gmin. Jeśli byśmy ten projekt statutu zaakceptowali i rady by to potwierdziły swoimi uchwałami. No to tak do końca nie jest, bo dobrze wiemy, że z kalkulacji czy z przetargu wyjdzie inaczej, to wtedy stawka będzie wyższa, to mieszkańcy będą mieli niżej, a rada musi dopłacić z własnego budżetu te różnice. Budżet nie musi być. Znaczy, proszę Państwa, powiem tak, no to jest alternatywne działanie. Ono jest możliwe i w jednej wersji, i w drugiej, bo przecież tak to funkcjonuje, więc może to być jedna, druga forma. Rada Miasta postanowiła prosić o powrót tej kompetencji. Tak uznała, że będzie sama się tym zajmować. Te ustępy 2a, 2b i 2c i 2d opisują zachowanie się naszych gmin w stosunku do związku. Czyli tu się nic nie zmienia. Ja rozumiem, że i tak nasz związek prowadzi tą gospodarkę, prowadzi system, jest przetarg, są ustalone koszty. I te koszty idą z informacją do danej gminy. Jeśli opłaty nie będą wystarczające, no to związek, tak jak to opisujemy sobie w danym punkcie, informuje daną gminę, jaka jest korelacja w stosunku do dotychczas ustalonych stawek, opłat. Jeśli te opłaty w danej gminie są za małe, to gmina uzupełni tą kwotę kosztów, tą różnicę do działalności związku. Chciałem dwie rzeczy powiedzieć. Pierwsza to taką, mówimy o powrocie kompetencji, podczas kiedy tych kompetencji członkowie Związku Komunalnego nie mieli od samego początku, bowiem zanim weszła nowelizacja ustawy w życie, czyli 1 lipca, już wcześniej zostały podjęte odpowiednie zmiany w statutach i tych kompetencji te gminy nie miały, więc kompetencje żadne nie wracają. Gminy po prostu po tej poprawce będą realizowały to, co jest napisane w ustawie i gdzie jest grupka, że związek, można przekazać te kompetencje związkowi. To po pierwsze. Po drugie, chciałem zapytać się pana mecenasa, bowiem podczas konsultacji w 2012 roku, w październiku i później podczas długich debat, które odbywały się po tych konsultacjach, była taka oto opinia wygłaszana przez Związek Komunalny, że nie ma sensu tych kompetencji pozostawiać w gminie, skoro jest związek komunalny i temu związkowi przekazaliśmy określone zadania, m.in. wywóz zagospodarowania odpadów. Przypomnę wówczas, że były różne opinie prawne, że było kilka potwierdzeń tych decyzji. W świetle tej opinii, która została wówczas wygłoszona, została m.in. zmodyfikowana poprawka do zmian w statucie związku komunalnego, która mówiła w ten sposób, że jeżeli tak jest i to związek ma realizować i ustalać te opłaty, to wówczas chcielibyśmy jako gminy przynajmniej mieć nadzór nad tym, co związek uchwali.
i wówczas zostały wypracowane pewne zmiany do statutu, które wówczas nie budziły wątpliwości prawnych, podczas kiedy na posiedzeniu zarządu w styczniu 2014 roku pan mecenas wygłosił taką opinię, że ta poprawka do tego statutu jest niemożliwa i ona jest sprzeczna z przepisami, bowiem związek ustala te opłaty, więc tutaj gminy do powiedzenia nic nie powinny mieć. Do czego zmierzam? Zmierzam do zapytania i definicji pierwotnej. Skoro w 2012 roku była wygłaszana opinia, że nie jest możliwe, skoro Związek Komunalny Gmin Ziemi, Lubartowskiej ma zajmować się gospodarką odpadami, żeby to gminy te opłaty ustalały. Co się zmieniło od tamtego okresu czasu i dlaczego dzisiaj mamy pozytywną opinię pana mecenasa, podczas wtedy w 2012 roku, jeszcze raz przypomnę, zdania były zupełnie odmienne. Oraz chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że gmina miasto Lubartów wypracowała pewne stanowisko. Była się duża debata, to stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. Jeżeli państwo wczytacie się w to stanowisko, które podpisałem ja jako przewodniczący Rady Miasta, to państwo wczytacie się, że gmina miasto Lubartów zobowiązała pana burmistrza tylko i wyłącznie do przedłożenia poprawek do statutu, jeżeli chodzi o punkt trzeci, jeżeli chodzi o podpunkt 2a, a więc tylko i wyłącznie dokonanie metody. Jeżeli chodzi o podpunkt 2b, 2c i 2d, to już jest sama decyzja zarządu związku, który podejrzewam tę uchwałę przedłożył, i przewodniczącego zgromadzenia, który również podał to pod obrady. Dlatego w związku z tym, żeby, jeżeli mamy wyczerpać to stanowisko, które przedłożyła Rada Miasta Lubartów, oraz zadośćuczynić temu stanowisku i oczekiwaniom Rady Miasta, wnioskuję, aby pod punkty 2b, 2c i 2d, które są w punkcie trzecim, wykreślić z tego projektu uchwały, bowiem ta uchwała idzie o wiele dalej, niż oczekują tego radni miasta Lubartów. Pan radny ma tendencję do ciągłego zawracania kijem Wisły. Jeśli pan ciągle mówił, że będzie wnioskował, żeby 6 zł było od komina, a teraz mówi, że to powinno być 9, a nie 6, tak samo tutaj. Nie możemy związku, jeśli my jako jedna z gmin członkowskich chcemy z powrotem tą kompetencję wypełniać, i proszę zauważyć, w statucie dotychczasowym, jeśli przed dzisiejszą zmianą, jest punkt 17, gdzie ta kompetencja jest przy związku, więc nie można mówić, że związek nie miał tej kompetencji, nie ma z czym powracać. Wykreślamy. Jeśli zgromadzenie podzieli pogląd projektu uchwały, to wykreślimy ten punkt 17. Natomiast myślę, że Rada Miasta Lubartów nigdy nie postawiłaby związku w tej sytuacji, że uchwaliłaby opłaty zupełnie oderwane od kosztów i powiedziałaby związkowi: róbcie sobie co chcecie. Dlatego konsekwencją ustępu 2a jest dopowiedzenie w ustępach 2b, 2c i 2d, co się będzie działo, jeśli Rada poszczególnych gmin zachowa się tak z wysokością opłat, które nie będą pokrywać koszty. I to jest bardzo logiczne. To nie jest pójście dalej niż Rada chciała. Rada chce powrócić z kompetencją ustalania opłat, ale ponieważ mamy związek, to nie możemy nie dopowiedzieć, co się będzie działo, jeśli opłata jest nieadekwatna do kosztów, które związek prowadzi w danym sektorze czy w danej gminie. Czy pan mecenas chciałby coś dopowiedzieć jeszcze do tego? Do tego, co pan burmistrz, oczywiście nie, jeśli chodzi natomiast o historię 2012, to ja bym prosił o jakieś szczegóły, bo naprawdę trudno mi sobie przypomnieć. Ja też w związku nie jestem od początku 2012 roku, tylko od października 2012. Jeżeli taką jakąś opinię wyraziłem, to no być może tak było, ja akurat nie pamiętam. Natomiast styczeń 2014 też mi się trudno do tego odnieść. Natomiast jeżeli w 2014 była mowa o tym, że gmina nie może, członek związku nie może ustalać stawki tej opłaty,
metody, no to to jest oczywiste, bo przekazała tą kompetencję właśnie związkowi. Także w styczniu 14 rozumiem, co się działo w 12, to przepraszam, ale nie pamiętam. Jeśli to było przed październikiem 2012, to nie mogło mieć miejsca z moim udziałem, bo mnie no, nie było tutaj w związku na stałe. To mam w takim przypadku proste pytanie i ono będzie wiązało się z tym, co powiedział również pan burmistrz Ostrawa Lubelskiego, pan Gruszczyk. Po co nam w takim wypadku jest uchwała w sprawie uchwalania wysokości oraz zasad wyłączenia składek członkowskich przez uczestników na rzecz związków w 2015 roku, a dokładnie paragraf 1, ustęp 1, podpunkt C tej uchwały, a mianowicie uszczegółowienie, na jakiej zasadzie gmina Lubartów dopłaci, jeżeli stawki zostaną określone za niskie. Przecież tą samą uchwałą i w przypadku składek można zobowiązać gminę lub uczestników związku do tego, żeby te opłaty wniosły, jeżeli chodzi o te opłaty, a nie wpisywać tego do statutu w formie podpunktu 2b, 2c czy 2d. Jeżeli dla przykładu gmina Lubartów, tak jak jest w gminie, gmina miasto Lubartów, tak jak jest w gminie miasto Lubartów, uchwaliłaby 6 zł od komina, to wtedy w tej uchwale zobowiązujemy miasto Lubartów do tego, żeby te opłaty wyższe wniosła. A tu proponujemy zupełnie inne rozwiązanie niż to, które w związku jest realizowane przez kilka lat. Zupełnie tego nie rozumiem. No ale to jest wniosek Rady Miasta Lubartów. Ale Rada Miasta... Proszę się nie tylko, pytać, ja podkreślam co jeszcze raz. Państwo na myśli. Rada Miasta wnosiła tylko i wyłącznie o podpunkt 2a, a podpunkty 2b, 2c i 2d nie były przedmiotem tego stanowiska. Natomiast podkreślam jeszcze raz, że bez tych zmian w statucie tą uchwałą, jeżeli chodzi o uchwalenie wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich, można to spokojnie zrealizować. Ale nie można, Pani Radny. Bo jeśli ja tak rozumiem, jeśli opłaty ustala zgromadzenie, to w ręku zgromadzenia jest ustalenie opłat pokrywających koszty. Jeśli natomiast nie będzie w ręku zgromadzenia ustalenie opłat ustalających pokrycie kosztów, to nie powinniśmy, bo tu była deklaracja ze strony danej gminy. Dobrze, niech będzie 6 zł od gospodarstwa, bo my dajemy dotację. Natomiast tu my się znajdujemy w takiej sytuacji, że zgromadzenie nie ma kompetencji ustalania opłat, i nie ma też deklaracji ze strony miasta, co jest z tą kwotą brakującą. Więc to jest tak kompleksowe, ja tak rozumiem. Być może jakoś tam w drodze uproszczonej można byłoby bazować w oparciu o dotychczasowe rozstrzygnięcia prawne. Po odrzuceniu poprawek związek odrzucił również projekt uchwały, który był konsekwencją stanowiska Rady Miasta Lubartów. Przystępujemy, proszę Państwa, do podjęcia uchwały. Kto z delegatów jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia propozycji? Czy są jakieś wątpliwości jeszcze? Przepraszam. Nie, tak? To przystępujemy do głosowania. Kto jest w sprawie przyjęcia propozycji zmian statutu związku w wersji zaproponowanej w wersji papierowej autopoprawki na dzień dzisiejszy? Zechce podnieść rękę do góry. 2, 3, 5, 7. Kto jest przeciwny? 2 przeciw. Kto się wstrzymał? 4 wstrzymujące. Uchwała nie przeszła. Wszystko o Was bez Was. Tak można odpowiedzieć radnemu Wróblewskiemu, analizując to, co wydarzyło się na zgromadzeniu Związku Komunalnego. Stanowisko Rady Miasta sobie, a uchwały podejmowane przez Związek sobie. Radni Lubartowa muszą mieć świadomość, że jeżeli nie poprą uchwały o wystąpieniu ze Związku, to będzie to równoznaczne ze zgodą na zarówno przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów przez związek, jak i zgodą na ustalenie przez ten sam związek nowych, najprawdopodobniej wyższych opłat za śmieci, tym razem w blokach. Dla kanału S Patrycja Kobyłka. Na pełną relację z dyskusji o zmianach w statucie związku zapraszamy do programu Raport. Podczas konferencji prasowej radni wspólnego Lubartowa wskazali na treść umowy z Lublinem, która ich zdaniem jest wyjątkowo korzystna dla Lublina i wyjątkowo restrykcyjna wobec związku. Naszej redakcji udało się dotrzeć do dokumentu, przeczytaliśmy i uznaliśmy, że jej treść powinni poznać także widzowie.
Radni podczas konferencji mówili o kilku, jeżeli nie kilkunastu zapisach, które są wyjątkowo korzystne dla Lublina. Zerknijmy zatem do dokumentu. Otwierając dokument, od razu rzuca się w oczy zapis w paragrafie 2, ustępie 6. Zakład wskazany w paragrafie 1, ustęp 1 jest zobowiązany zagwarantować 70,70% całości faktycznych, niezależnie od zmianowości pracy, mocy przerobowych na potrzeby zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu gminy Lublin po cenach jak dla odpadów pochodzących z terenu gmin członków związku. Jeżeli zderzymy go z zapisami paragrafu 1, strony zobowiązują się zawrzeć odrębną umowę regulującą zasady utrzymania i eksploatacji zakładu w celu realizacji zadania, o którym mowa w artykule 3 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Umowa ta będzie realizacją zadania własnego gminy Lublin oraz związku. To dowiemy się, że Lublin na pewno przywiezie śmieci po atrakcyjnych cenach, a umowy o utrzymaniu sortowni nie ma. Ponadto Lublin zastrzegł w sobie więcej uprawnień niż mają na przykład lubartowscy radni. Kontrola prawidłowości realizacji inwestycji i wykorzystania środków. Punkt 1. Gmina Lublin zastrzega sobie prawo kontroli realizacji niniejszej umowy w zakresie celowości i prawidłowości wydatkowania środków finansowych. Punkt 2. W trakcie obowiązywania umowy gmina Lublin może monitorować w związku sposób i zakres przygotowania oraz realizacji zadania, o którym mowa w paragrafie 1 ustęp 1. Punkt 3. Gmina Lublin za pośrednictwem umocowanych przedstawicieli może wizytować na każdym etapie miejsce budowy zakładu. Punkt 4. Związek zobowiązuje się do przekazywania na wniosek gminy Lublin wszelkich posiadanych dokumentów i informacji dotyczących realizacji zadania określonego w paragrafie 1 ustęp 1. Punkt 5. Związek przekaże gminie Lublin w terminie do 30 dni od zakończenia zadania inwestycyjnego końcowe rozliczenie wykorzystania pomocy oraz zwróci na rachunek gminy Lublin pomoc niewykorzystaną lub wykorzystaną niezgodnie z paragrafem 1 ustęp 1. Gmina Lublin może naliczyć odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych w przypadku nieterminowej płatności. Wyjątkowo dobrze zabezpieczył Lublin swoje interesy także w paragrafie 7. Kary umowne. Punkt 1. Związek zobowiązany będzie uiszczać na rzecz gminy Lublin kary umowne z następujących tytułów i w następujących wysokościach. 1. Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w paragrafie 6 ustęp 5, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. 2. Za naruszenie paragrafu 6 ustęp 4, w wysokości 50 zł za każde naruszenie. 3. Za naruszenie paragrafu 2 ustęp 8, w wysokości 100 zł za każde naruszenie. 4. Za naruszenie paragrafu 2 ustęp 9, w wysokości 100 zł za każde naruszenie. Punkt 2. Naliczenie kar umownych nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. Jeżeli nasi widzowie dostrzegli już tort, jaki upiekł Lublin dla siebie, to warto zapoznać się także z wisienką. Odstąpienie od umowy. Punkt 1. Gmina Lublin może w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego na piśmie pod rygorem nieważności odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli związek narusza obowiązki określone w paragrafie 2 ustęp 2, paragrafie 3 ustęp 2 punkt 2. Odstąpienie od umowy przysługuje pod warunkiem 1. uprzedniego pisemnego wezwania związku do zaprzestania naruszenia obowiązków lub i usunięcia jego skutków lub i prawidłowego wykonania umowy ze wskazaniem naruszenia oraz 2. upływu 30 dni od doręczenia wezwania związkowi. Punkt 2. Związek zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na wezwanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, w którym ustosunkuje się do zarzucanego naruszenia. Punkt 3. Strony mogą odstąpić od umowy w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli 1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie wyrazi zgody na sposób finansowania inwestycji z udziałem gminy Lublin określony niniejszą umową. 2. Jeżeli związek nie zawrze umowy o realizację zadania inwestycyjnego z wykonawcą do dnia 30 września 2015 roku. 3. Jeżeli dla inwestycji nie zostanie uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę do dnia 31 maja 2016 roku. 4. Jeżeli do dnia 30 czerwca 2016 roku nie rozpoczęte zostaną prace budowlane. 5.
Jeżeli do dnia 30 czerwca 2017 roku związek nie uzyska zezwolenia na użytkowanie zakładu zagospodarowania odpadów. Punkt 4. W przypadku odstąpienia od umowy związek zobowiązany jest do zwrotu przekazanej pomocy. Pod cytowanym dokumentem swoje podpisy złożyli przewodniczący zarządu Radosław Szumiec oraz zastępca przewodniczącego zarządu Krzysztof Kopyść. Szumiec i Kopyść podpisali umowę z Lublinem, która daje ogromne uprawnienia miastu Lublin, podczas kiedy zgodnie z tą samą umową związek wobec Lublina nie zawarł podobnych zapisów. Nie można się zatem dziwić radnym wspólnego Lubartowa, którzy uznali, że lepiej mieć pełną kontrolę nad zakładem, gwarancję ceny i nie ponosić żadnych konsekwencji za utrzymanie sortowni i być poza związkiem, niż działać w organizmie, który w przypadku ujemnych wyników finansowych sortowni zagwarantuje Lublinowi cenę za śmieci taką samą jak dla członków związku. Dla kanału S Patrycja Kobyłka. Został ogłoszony przetarg na nowe boisko przy ulicy Parkowej. Sztuczna nawierzchnia na boisku i parking mają być pierwszymi elementami budowy. 16 września ma nastąpić otwarcie oferty w przetargu. Projekt ten będzie współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Prace mają potrwać około 2 lat. Przy ulicy Parkowej powstanie nowe boisko o wymiarach 68 na 105 metrów, na którym nawierzchnia będzie utworzona z trawy syntetycznej. Oprócz boiska są przewidziane prace nad parkingiem z wyjazdem od ulicy Sławińskiego. Prócz tego powstaną ciągi piesze i pieszojezdne. W poniedziałek rano policja odnalazła staruszkę, która zaginęła w niedzielę 6 września w Firleju. 92-latkę szukało kilkudziesięciu policjantów oraz rodzina i bliscy. Wyziębiona kobieta trafiła do szpitala. Do zaginięcia doszło w ubiegłą niedzielę wieczorem w Firleju. Według rodziny zaginionej kobieta wyszła z domu w godzinach wieczornych i oddaliła się w nieznanym kierunku. Natychmiast rozpoczęliśmy jej poszukiwania. Z naszych ustaleń wynikało, że została ona nagrana, uwierzchniły ją kamery monitoringu jednego z ośrodków nad jeziorem Firlej. Wynikało z tego nagrania, że kobieta poszła do pobliskiego lasu. Poszukiwaliśmy jej do późnych godzin nocnych. Kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz rodzina i znajomi zaginionej. Jednak z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne, mocno padający deszcz oraz to, że teren poszukiwany był bardzo trudny, był to podmokły las położony na terenie bagnistym, poszukiwania te około pierwszej w nocy przerwaliśmy i wznowiliśmy je w poniedziałek w wczesnych godzinach porannych. Już około godziny 10 udało nam się kobietę tą odnaleźć, była zziębnięta, przemoknięta. Jednak nic poważnego jej nie było. Trafiła pod opiekę lekarzy do szpitala w Lubartowie. W szkołach od jakiegoś czasu osoby podające się za pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej oferują sprzedaż narkotestów. Główny inspektor sanitarny komunikuje o oszustwie w tej sprawie. Narkotest w wielu polskich szkołach jest straszakiem dla młodzieży, która chciałaby sięgnąć po narkotyki. Taki test powinien być dostępny w każdej aptece. Wykrywa on 6 rodzajów narkotyków: amfetaminę, kannabionolę, kokainę, metamfetaminę, opiaty, morfinę, heroinę oraz fencyklidynę. Koszt oscyluje w granicach od 10 do 100 zł. Czy widnieje jakiś zapis prawny mówiący o zakupie takich testów przez dyrektorów szkół? Otrzymaliśmy informację od dyrektor jednej ze szkół w województwie śląskim, że była indagowana przez osoby, które oferowały takie narkotesty. Osoby, które twierdziły, że wynika to z jakichś nowych zaleceń czy obowiązków wobec związanych z walką z dopalaczami. Osoby te też twierdziły, że to jest bardzo dobra okazja, bo za 5 narkotestów tylko 100, bodajże 40 zł. Tak tanio dlatego, że podobno te testy były dofinansowane z Unii Europejskiej. Generalnie w związku z tym, że taki sygnał do nas napłynął i w związku z tym, że nie ma żadnych przepisów, to chcę wyraźnie powiedzieć, które by obligowały dyrektorów szkół do kupowania tego typu testów. Nie ma żadnych zaleceń głównego inspektora sanitarnego. Też trzeba powiedzieć, że nawet jakby któryś dyrektor chciał takie testy robić, to też byłoby to dosyć wątpliwe, bo to wymaga jednak zgody rodziców. No i w związku z tym, że taki sygnał do nas napłynął,
wydaliśmy komunikat, tak żeby no, nikt się nie dał nabrać, żeby to trafiło do opinii publicznej. No bo niestety no, w ostatnich latach jest dużo takich pomysłowych ludzi, którzy bazują na ludzkiej naiwności, na ludzkim jakimś takiej dobrej woli po to, żeby kogoś tam oszukać. Niektóre szkoły w Polsce w trosce o zdrowie i życie swoich uczniów chcą przeprowadzać badania narkotestem. Jednak to rodzice mają decydujące zdanie w tej kwestii, a większość z nich jest przeciwna takim badaniom w szkole. Jedno jest pewne, Państwowa Inspekcja Sanitarna nie sprzedaje narkotestów w placówkach oświatowych. Dla kanału S Patrycja Kobyłka. A w dalszej części informacji. Dożynki powiatowe. To jest rodzaj podziękowania za ich całoroczną pracę. Oni też się tutaj bawią. Kradzieże w powiecie. Następnie szybkim ruchem zrywał kobietom łańcuszki z szyi. Ostrzeżenie ZUS. Nie każda z tych propozycji będzie korzystna. Zdarzenia w regionie. I to się wiąże z użyciem dużej ilości sprzętu, wody, ludzi i czasu. Lekcje z ZUS. Być może w tym roku na tobie stanie szkoła z Lubartowa. Wieści z Kozłówki. W niedzielę 6 września w Lubartowie odbyły się dożynki powiatowe. Uroczystość rozpoczęła msza święta, następnie barwny korowód przeszedł spod kościoła świętej Anny na dziedziniec Pałacu Sanguszków. Tradycyjnie podczas dożynek nastąpiło wręczenie wyróżnień i podziękowań dla rolników za ich codzienny trud włożony w pracę na roli. Niedzielne obchody były również okazją do wręczenia odznak honorowych zasłużony dla województwa lubelskiego, przyznanych przez Sejmik Województwa z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego przedstawicielom powiatu lubartowskiego. W czasie uroczystości mogliśmy uczestniczyć również w uroczystym wręczeniu stypendiów starosty lubartowskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego. Kolejny z rzędu pani starosta zafundował pan lubartowianom i nie tylko doskonałą zabawę. Dożynki 2015 jak widać udają się. Tak, udają się, ale zabawa jest przede wszystkim dla rolników z powiatu lubartowskiego. To jest rodzaj podziękowania za ich całoroczną pracę. Oni też się tutaj bawią. Bawią się ich dzieci, a pewnie i wnuki. To dlatego zaprosiliśmy tutaj markowe zespoły. W tej chwili, jak słyszymy, grają Zbóje, za chwilę Boys, a wcześniej wyróżnialiśmy najlepszych rolników, jak również uzdolnioną młodzież z naszego powiatu lubartowskiego, wręczając nagrody dla najlepszych uczniów, stypendia starosty lubartowskiego. Przepiękne wieńce i tutaj też na Placu Sanguszków ustawione były traktory, na pewno sprzęty rolnicze. Chciałabym, żeby pan wyjaśnił właśnie, co to było, co można było dzisiaj zobaczyć. No tak, to był taki sprzęt rolniczy, że ja nie ukrywam, że nawet mi się tam oko uśmiechało, ale niestety nawet pensja starosty nie wystarcza na zakup takiego sprzętu, jaki mogliśmy oglądać. Ciągniki wysokiej klasy, bardzo nowoczesne, bardzo wygodne. Myślę, że gdybyśmy się przejechali, to byśmy nie bardzo chcieli z nich wysiąść. Skomputeryzowane. Część tych ciągników parę dni temu, z tego co wiem, pracowała na polach. Gwiazdą wieczoru dzisiaj jest zespół Boys. Czy kto wybierał tak naprawdę ten zespół? I chyba to był strzał w dziesiątkę, bo widać, że publika dopisała. No może zrobimy tak, że kto wybiera, to będzie to tajemnica, bo to jest taki zespół, no, do którego ja chyba też należę. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście od kilku lat udaje nam się wybrać taki zespół, który albo się znany, markowy, albo zaczyna być znany i przyciąga dosyć dużą liczbę publiczności. Dożynki to bardzo duża impreza. Ciężko jest zorganizować wszystko. No dosyć ciężko. Nie ukrywam, że mamy na szczęście zgrany zespół, bardzo zaangażowanych pracowników. Pracują tutaj pod kierownictwem naszych kierowników. No mają już tak duże doświadczenie, że jeżeli nie ma jakichś niespodzianek w postaci niewłaściwej pogody, to jak widać ta organizacja jest w zasadzie wzorowa. Jednym z głównych elementów powiatowego święta był konkurs wieńców. W tym roku najładniejsze wieńce dożynkowe w powiecie lubartowskim przygotowały gminy Niedźwiada i Ostrówek. Po części oficjalnej i obrzędowej rozpoczął się dożynkowy festyn, który wypełnił występy artystyczne, koncerty gwiazd i wiele innych atrakcji. Gwiazdą wieczoru był zespół Boys. W zespole Boys wszystko w porządku, mimo nie wiem, olbrzymiego zmęczenia. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać. Od 25 lat na scenie, zatem dzisiaj jeden koncert, stąd idziemy jeszcze na drugi koncert, a potem to już na noc przyjadę do domu, się pakuję, od razu jadę na 3 dni do Warszawy, no i tak w kółko i potem znowu trasa. No to faktycznie. Pani Marcinie, tak się zastanawiałam właśnie, jak to wygląda, jak wyglądają wakacje w zespole, który jest znany i uwielbiany przez Polaków? Stricte wakacje to są bardzo pracowite, tak więc ja mogę pozwolić sobie na jakieś tam wakacje, czyli pobyt gdzieś tam
wypoczynkowy, ale to tylko za granicą, bo wtedy, kiedy ja mogę wypocząć, to wtedy jest zimno w Polsce, prawda? Więc trzeba wyjechać albo do Egiptu, albo jeszcze dalej, no ale nie lubimy z żoną długo latać, tak więc najbliższym jakby takim krajem, który uwielbiamy, no to jest Egipt, a że tam znowu się dziwne rzeczy dzieją, więc znowu będziemy siedzieć w domu. Nad polskim morzem byłem, ale to też niestety tylko tak pracująco. Zauważyłem tylko, że teraz było takie zjawisko jak ten parawaning i tak dalej. Widziałem to, znam to z autopsji, tak więc... A miał pan swój parawanik? Nie, ja akurat byłem tam z koncertami. Ja będąc nad polskim morzem nawet nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się wykąpać. I ja wiem, że to ktoś może teraz odebrać to, nie wiem, górnolotnie, bądź może mi nie uwierzyć, ale kiedyś byłem nad polskim morzem, starałem się odpocząć, z chłopakami pobyć, ale... Ten non-stop wstawanie do zdjęcia, pozowanie, nie wiem, to zaczęło mnie to męczyć. Po prostu ja jak przyjeżdżam nad morze, to siedzę w pokoju, jem śniadanie, potem jemy obiad, a bo cały czas przebywam tylko i wyłącznie w pokoju. No bo nie mogę sobie pozwolić na dowolne takie chodzenie. W ostatnim tygodniu w naszym powiecie doszło do 2 kradzieży. Zapraszamy na szczegóły w tej sprawie do materiału. Do jednego z tych przestępstw dopuścił się 18-letni mieszkaniec Lubartowa. Do kradzieży doszło w nocy 1 września. Wówczas to nieznany sprawca z niezamkniętego baraku na terenie budowy szkoły podstawowej nr 4 w Lubartowie skradł maszyny budowlane oraz elektronarzędzia o wartości powyżej 6 tysięcy złotych. Rozpoczęliśmy poszukiwania złodzieja. Już 2 dni potem wpadliśmy na jego trop i zatrzymaliśmy. Okazał się nim 18-latek z Lubartowa, mieszkaniec pobliskiego osiedla. Odzyskaliśmy tę część ze skradzionych przez niego przedmiotów. Kolejne przestępstwo popełnił 21-latek z Lublina, który w przeszłości był już notowany. Przed 2 tygodniami na terenie Lubartowa doszło do 2 zuchwałych kradzieży łańcuszków. Sprawca za każdym razem działał w ten sam sposób. Podchodził do kobiet, rozpoczynał rozmowę, pytając się o godzinę. Następnie szybkim ruchem zrywał kobietom łańcuszki z szyi i uciekał. W ten sposób okradł 2 kobiety, zabierając im łańcuszki, złote łańcuszki o wartości 1200 zł. Już kilka dni od tych kradzieży wpadliśmy na trop sprawcy. Został on zatrzymany. Okazało się, że był to 21-letni mieszkaniec Lublina, w przeszłości karany już za podobne przestępstwa. ZUS ostrzega przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać ze szkolenia i pomocy w pisaniu wniosków o dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa pracy przez inne firmy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje taką pomoc za darmo. W ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele ofert dotyczących szkoleń z pisania wniosków o dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa w pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych doradza zachowanie ostrożności w korzystaniu z takich form pomocy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przestrzega firmy, które chciałyby skorzystać z dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy, dofinansowania oferowanego przez ZUS, żeby uważnie korzystały ze szkoleń czy z pomocy w pisaniu wniosków, która jest oferowana przez firmy zewnętrzne. Nie każda ta propozycja jest, nie każda z tych propozycji będzie korzystna, nie każda z tych propozycji będzie potrzebna, bo przypominamy, że wszelką pomoc w zakresie wypełniania dokumentów, tego jak wygląda dofinansowanie, co możemy dofinansować i tak dalej, wszelką taką pomoc świadczą nasi specjaliści. Wystarczy na przykład napisać do nas na maila cot@zus.pl bądź skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej i firma zostanie skontaktowana ze specjalistą, który podpowie, w jaki sposób o to dofinansowanie z ZUS się starać. Doradzamy ostrożność, bo niektóre firmy świadczące takie usługi, oczywiście odpłatne usługi, twierdzą, że szkolenia będą prowadzili eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy bądź eksperci ZUS-u. To jest nieprawda, dlatego że eksperci ZUS-u i eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, którzy biorą udział w ocenie wniosków o dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy, nie biorą udziału w takich komercyjnych szkoleniach, nie świadczą takiej pomocy, dlatego że są zobowiązani do zachowania bezstronności. Przypomnę też, że ze względu na charakter dofinansowania, który dotyczy konkretnych stanowisk pracy, przygotowanie takiego wniosku o dofinansowanie wymaga dokładnego sprawdzenia warunków pracy na miejscu u wnioskodawcy. A coś takiego jest niemożliwe podczas szkoleń, które są przeznaczone dla różnych firm
z różnych branż. To dofinansowanie jest przeznaczone dla płatników składek ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich firm, ale również duże przedsiębiorstwa mogą z niego skorzystać. ZUS może pokryć od 20 do 90% kosztów przedsięwzięcia w zależności od wielkości firmy i w przypadku tych największych przedsiębiorstw dofinansowanie może sięgnąć nawet 500 000 zł. Wszystkie informacje na temat tego programu oraz formularz wniosku, instrukcję wypełniania wniosku i wzór umowy, jaką się podpisuje z ZUS-em, można znaleźć na stronie internetowej ZUS-u w zakładce Polecamy. Zapraszamy Państwa na bilans zdarzeń w powiecie. W ubiegłym tygodniu na terenie powiatu lubartowskiego odnotowano łącznie 38 zdarzeń, w tym 24 pożary i 14 miejscowych zagrożeń. Pożary dotyczyły głównie nieużytków, ściernisk, poszycia leśnego. Z takich groźniejszych, większych pożarów odnotowaliśmy taki pożar w miejscowości Taro Kolonia w dniu 1 września 2015 roku. Zapaleniu uległ budynek stodoły. O tej porze tego typu budynki przeważnie są już wypełnione płodami rolnymi. Tak było i tym razem w budynku znajdowała się duża ilość słomy, duża ilość siana i zboża. W połączeniu to z drewnianą konstrukcją dachu doprowadziło to do szybkiego rozprzestrzeniania się pożaru na cały budynek. Pożar także stwarzał w pierwszej fazie zagrożenie dla sąsiednich budynków gospodarczych. Jednak działania od tej przybyłych na miejsce zastępów straży pożarnej doprowadziły do szybkiej lokalizacji pożaru i specyfika tego typu działań, czyli po opanowaniu, czyli po zapobieżeniu rozprzestrzenienia się tego pożaru na inne budynki, jak również wewnątrz budynku, polega po prostu na wynoszeniu, wyrzucaniu tych pozostałości roślinnych, przelewaniu dokładnie wodą i tak naprawdę dogaszaniu. I to się wiąże z użyciem dużej ilości sprzętu, wody, ludzi i czasu. I łącznie do tych działań zadysponowano 9 jednostek straży pożarnej, a łączny czas działań przekroczył 5 godzin. Z kolei z miejscowych zagrożeń, było ich w ubiegłym tygodniu aż 14. Wartymi takim odnotowania są dwa zdarzenia w transporcie drogowym. W dniu 3 i 4 września odnotowaliśmy zgłoszenie dotyczące dachowania pojazdów w miejscowości Firlej i Samoklęcki, gmina Kamionka. Na szczęście tutaj w przypadku Firleja samochodem osobowym podróżowały dwie osoby, nie doznały żadnych obrażeń, natomiast w miejscowości Samoklęcki kierująca pojazdem doznała w sumie niewielkich obrażeń. Na miejscu zespół ratownictwa medycznego udzielił jej pomocy i została ona przetransportowana do SPZ w Lubartowie. W działaniach udział brały zastępy JRG Lubartów, zespół ratownictwa medycznego z SPZ w Lubartowie, a także lokalne jednostki OSP, czyli OSP Firlej i OSP Samoklęcki. Są to mobilne jednostki włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jeszcze z miejscowych zagrożeń akurat tak się składa, że ich wachlarz w ubiegłym tygodniu był dosyć szeroki i mieliśmy takie zgłoszenie. Pewnego wieczoru przyszła do nas pani ze spuchniętym palcem i zaciśniętą obrączką na tym palcu. Jak się okazało, po rozmowie dostała na ustne skierowanie z Izby Przyjęć w SPZ w Lubartowie z prośbą właśnie do Straży Pożarnej, żeby przed udzieleniem tej pomocy medycznej tam na Izbie Przyjęć, żeby tą obrączkę jak gdyby zdjąć. I tutaj strażacy jak gdyby pomogli w tym. Z tego co pamiętam, takie zdarzenia u nas się trafiają co parę lat. Ostatnie było 2 czy 3 lata temu, z tego co ja kojarzę. I tutaj strażacy przy użyciu precyzyjnego narzędzia warsztatowego typu cęgi po prostu taką obrączkę za zgodą, oczywiście pisemną właścicielki, przecięli i prawdopodobnie ta osoba z powrotem udała się do szpitala, aby tam jej udzielili tej właściwej lekarskiej pomocy. Tak kończąc jeszcze tą informację, chciałbym jeszcze przekazać takie dwie informacje z cyklu z typu kot na drzewie. W ubiegłym tygodniu mieliśmy takie dwa zdarzenia. O ile przeważnie kot po przyjeździe straży pożarnej, jak widzi sygnały świetne i słyszy sygnały akustyczne, sam podejmuje decyzję i z takiego drzewa szybko schodzi, no to tutaj w jednym przypadku ten kot naprawdę wymagał takiej pomocy. To zdarzenie miało miejsce tutaj na terenie Lubartowa, na ulicy Powstańców Warszawy. Okazało się, że jedna z kończyn kota utknęła gdzieś między pień a gałąź i ten kot naprawdę po prostu nie mógł zejść z tego drzewa. Tutaj strażacy po dotarciu za pomocą drabiny mechanicznej do tego kota po uwolnieniu uwolnili po prostu tą kończynę, a sposób, w jaki kot oddalał się z miejsca zdarzenia, no, świadczy o tym, że raczej nie doznał żadnych obrażeń. 7 września ruszyła druga edycja lekcji z ZUS oraz towarzyszący jej konkurs ogólnopolski wiedzy dla uczniów ze szkół o ubezpieczeniach społecznych. Ruszyła właśnie druga edycja konkursu dla uczniów o ubezpieczeniach społecznych. Od tego tygodnia aż do 30 października
szkoły mogą wysyłać do nas zgłoszenia. Chodzi o te szkoły, w których odbyły się bądź odbędą się w najbliższym czasie lekcje z ZUS. Lekcje z ZUS to jest taki projekt edukacyjny dotyczący ubezpieczeń, składek, emerytur, zasiłków prowadzenia firmy, który przygotowaliśmy dla szkół ponadgimnazjalnych i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. ZUS we współpracy z metodykiem nauczania przygotował scenariusze zajęć, zeszyty ćwiczeń, filmy i prezentacje multimedialne, które mogą wykorzystywać nauczyciele na swoich lekcjach, na przykład na lekcjach podstawy przedsiębiorczości. Te szkoły, które zrealizują u siebie lekcje z ZUS, albo już zrealizowały, bo projekt trwa od jakiegoś czasu, mogą się zgłosić do konkursu dla uczniów o ubezpieczeniach społecznych. Pierwszy etap, czyli etap szkolny tego konkursu, odbędzie się już w listopadzie, a do 30 października przyjmujemy zgłoszenia. Dla tych nauczycieli, którzy chcieliby przed prowadzeniem zajęć dla uczniów doszkolić się z zakresu ubezpieczeń i dopytać o kwestie być może wątpliwe, organizujemy również w Lublinie takie spotkania informacyjne dotyczące projektu. Odbędą się 15 i 17 września w Lublinie i zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli. Można się jeszcze na nie zapisać. Wystarczy do nas zadzwonić, a wszystkie informacje o tych szkoleniach znajdują się na naszej stronie internetowej na www.zus.pl w zakładce szkolenia. Tak jak powiedziałam, jest konkurs, pierwszy etap już w listopadzie, wtedy szkoły wyłonią uczniów, którzy będą stanowili zespół walczący w etapie wojewódzkim, natomiast w finale w Warszawie w przyszłym roku uczniowie będą mogli powalczyć o nagrody, laptopy, tablety i e-booki. Zachęcamy serdecznie do udziału, bo w ubiegłym roku w pierwszej edycji konkursów wygrała szkoła z Lublina. Być może w tym roku na podium stanie szkoła z Lubartowa. Zapraszamy na wieści z Kozłówki. Ogólnopolska akcja narodowego czytania w muzeum spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Przypuszcza się, że tego dnia odwiedziło muzeum około 1000 turystów. Zdecydowana część tej grupy oglądała nie tylko pokazy w plenerze, ale także zwiedzała muzealne ekspozycje. Niektóre z muzealiów kozłowieckich trafią na wystawę Napoleon i sztuka na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja będzie czynna od 12 września do 13 grudnia bieżącego roku. Zorganizowano ją z okazji 200. rocznicy Kongresu Wiedeńskiego. Muzeum w Kozłówce uczestniczy w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Cykl wydarzeń kulturalnych pod hasłem Utracone Dziedzictwo odbędzie się we wrześniu w wielu muzeach w całej Polsce. A teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody. Piątek 11 września zapowiada się zachmurzeniem małym. Termometry pokażą 21 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1028 hektopaskali. Sobota 12 września zapowiada się deszczowo, termometry wskażą 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie nieznacznie spadnie i osiągnie wartość 1025 hektopaskali. W niedzielę 13 września aura się poprawi i będzie prawie bezchmurnie i cieplej, 21 stopni Celsjusza. Barometr wskaże 1023 hektopaskale. Poniedziałek 4 września powita nas zachmurzeniem małym. Słupek rtęci zatrzyma się na 24 kresce. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie wartość 1017 hektopaskali. We wtorek 15 września spodziewać się możemy deszczu. Temperatura powietrza wyniesie 17 stopni Celsjusza. Barometr wskaże 1021 hektopaskali. W środę 16 września wystąpi zachmurzenie małe. Termometry pokażą 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1021 hektopaskali. Czwartek 17 września będzie prawie bezchmurnie. Temperatura osiągnie 24 stopni Celsjusza, a ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1021 hektopaskali. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja się już z Państwem żegnam, a za tydzień przywita się z Państwem Magda Małek. Do zobaczenia.